witam wśród nas pana starostę Wacława Strażewicza. Witam pana wójta, dyrektorów szkół, kierowników referatów, pana prezesa GZK. Witam również sołtysów, radnych i osoby zainteresowane obradami naszej sesji. Otwieram 26. sesję Rady Gminy Giżycko. Proszę państwa, stwierdzam, że na 15 radnych uczestniczy w obradach 15 radnych. To się mało kiedy tak zdarza, wszyscy są. Teraz pytanie do radnych, czy są jakieś wnioski czy uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Proszę państwa, ze względu na to, że pan starosta ma dużo obowiązków dzisiaj innych, to chciałbym punkt związany z informacją pana starosty o sytuacji szpitala powiatowego w Giżycku jako pierwszy punkt. Czwarty z piątym. Tak, że zamienimy czwarty z piątym. O to chodzi właśnie. Teraz nie wiem, czy to trzeba przedłożyć. Tak, przygłosuję, proszę państwa, kto jest za tym, żeby można było taką sprawę zrobić. Proszę rękę podnieść do góry. Dziękuję państwu. Panie starosto, proszę zabrać głos w sprawie sytuacji w naszym szpitalu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni państwo, przychodząc tutaj do was, tak po drodze myślałem, czy... Panie Szczycie. Ale wójt. Kasy uzyskają prawa miejskie i wtedy będzie burmistrz miasta i gminy Giżycka. Szanowni państwo, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Idąc tutaj do państwa, tak się zastanawiam, czy kiedykolwiek formalnie byłem jako starosta na sesji Rady Gminy. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie takiej sytuacji, także bardzo możliwe, że przeżywam swego rodzaju inicjację po raz pierwszy jestem państwa na sesji Rady. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i jest to jednocześnie dla nas wszystkich, dla mnie osobiście, ale również dla powiatu giżyckiego, no, sygnał, że również problem szpitala to nie jest tylko problem powiatu giżyckiego, ale nas wszystkich, no bo wielu ma końskie zdrowie, ale nic nie wiadomo, zawsze nagle może się znaleźć w naszym szpitalu i wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby była dobra, fachowa obsługa. Co do sytuacji, bo to by trzeba króciutko powiedzieć o historii, jak do tej sytuacji doszło. Cofnąć się aż do roku 2012, kiedy to weszła nowa ustawa o usługach leczniczych, jeśli być może przekręciłem, ale działalności leczniczej, dziękuję pani mecenas, która mnie to wymusiła na organach prowadzących pójście w kierunku tworzenia spółek prawa handlowego. Mianowicie był zapis, że za niepowodzenia finansowe w ZOZ-ie odpowiada budżet powiatu. Czyli tutaj ustawodawca niejako mobilizował organy prowadzące, żeby jednak tworzyć spółki prawa handlowego, które prowadziłyby szpitale powiatowe. Taką decyzję podjęliśmy. Pod koniec 2012 roku ogłosiliśmy konkurs, tworząc spółkę oczywiście, ogłosiliśmy konkurs na prezesa tejże spółki. Spółka z o.o. Szpital Giżycki z kapitałem 100 tysięcy złotych na prezesa, a jeśli i równolegle na operatora spółki. Na prezesa nic się nie zgłosił, a na operatora trzy podmioty, z których wybraliśmy grupę Nowy Szpital. Wydawało się, że to jest najsilniejsza, najmocniejsza grupa skupiająca 12 szpitali. To budżet szpitali wchodzących w skład to około pół miliarda złotych. Podglądaliśmy szpital w Świeciu, bo tam akurat spółka
to prowadziła. No i z tych trzech oferentów wybraliśmy właśnie ten. Biorąc na siebie i od marca, spółka ruszyła od marca 2013 roku, więc przekazaliśmy spółkę operatorowi, jednocześnie zdejmując ze szpitala, z byłego ZOZ-u, ponad 6 milionów złotych zobowiązań wymaganych, które wszystkie zobowiązania, które zostały opłacone w terminie. Pierwszy okres był całkiem niezły, tak uważaliśmy. Pierwszym prezesem został Krzysztof Destina. Operator miał możliwość jakby oddziaływania na spółkę poprzez to, że mógł wskazać kandydata na prezesa spółki. Właścicielem spółki w 100% był powiat Giżycki i jednego miał przedstawiciela w trzyosobowej radzie nadzorczej. Pierwszym wskazanym był Krzysztof Destina, z którym się układała całkiem dobrze współpraca. Od marca aż do sierpnia 2014 roku. Ale na wiosnę 2014 roku zauważyliśmy, że spółka drenuje, Grupa Nowy Szpital drenuje naszą spółkę, Szpital Giżycki, w ten oto sposób, że zawarła szereg umów na różne usługi, między innymi nawet jeśli chodzi o obsługę prawną, ale związaną z IT, z całym nadzorem nad systemami komputerowymi, etc., etc. Gdzieś tam koszt tych zobowiązań szpitala wynosił miesięcznie około 35 tysięcy złotych. Oczywiście bez poinformowania właściciela. Myśmy to protestowali, tak szybko Grupa Nowy Szpital wycofała się, zwróciła pieniądze, ale atmosfera już po prostu lekko zgęstniała. Po rezygnacji pana Krzysztofa Destiny Grupa Nowy Szpital przyjechał z nową kandydaturą, panią Anetą Gawel, która we wrześniu tutaj objęła prezesowanie w spółce, ale ku naszemu zdziwieniu szybko utraciła zaufanie Grupy Nowy Szpital. Grupa Nowy Szpital zaczęła robić naciski na nas, żeby pod koniec roku, na przełomie w zasadzie, w styczniu już 2015, żebyśmy odwołali panią Gawel i innego kandydata wstawili na to miejsce. Nie bardzo chcieliśmy to wykonać, ponieważ jako przełom roku w życiu każdej spółki jest bardzo ważny. To są sprawozdania, to są plany rzeczowo finansowe, a co to najważniejsze w życiu szpitala, to również odnowienie kontraktów lekarskich, co jest zawsze wielką sprawą, dużym wydarzeniem. Po prostu trzeba się ułożyć z lekarzami, prawda, co do przyszłych kontraktów. Zabiegaliśmy o to, żeby grupa szpital tego nie zrobiła. No ale uparli się, wystąpili do Sądu Gospodarczego w Szczecinie, mimo że właściwy był sondaż gospodarczy, ale okazuje się, że co do wydawania postanowień jest właściwy sąd szczeciński, który wydał postanowienie o zawieszeniu w czynnościach prezesa panią Anetę Gawel. No to myśmy uznali, że to już jest niestety, ale działanie na szkodę spółki. I postanowiliśmy w marcu 2015 wypowiedzieć tą umowę z dniem dostarczenia wypowiedzenia. Z tytułu naruszenia umowy, której autorem również była tutaj obecna, jednym z autorów była obecna tutaj pani mecenas wtedy tej umowy operatorskiej. Grupa Nowy Szpital miała prowadzić tą spółkę za darmo. Tymi profitami miał być po 5 latach przekazanie 60% udziałów. A to z tej racji, że były realizowane projekty europejskie, z funduszy europejskich i chodziło o 5-letni okres trwałości, żeby tutaj przy zmianie właścicieli tej spółce nie wystąpiły jakieś problemy. Kolejny, skoro myśmy tutaj, ja przez moment, żeby tutaj mogła spółka funkcjonować, ja zostałem wprowadzony do Rady Nadzorczej, a z kolei Rada Nadzorcza desygnowała mnie na prezesa
na prezesa spółki, także przez moment też byłem po to, żeby szpital funkcjonował, żeby było komu podpisać normalnie przelewy, czy podpisać kontrakt lekarski. Kolejnym działaniem grupy Nowy Szpital no było też wystąpienie do Sądu Gospodarczego w Szczecinie o ustanowienie zarządu przymusowego. I w maju ubiegłego roku przyjechała ze Szczecina pani Bartniczak, która nie ukrywała zresztą, że była w jakiś tam sposób związana też z grupą Nowy Szpital. No, pani Bartniczak uważała, że jest odpowiedzialna przed Bogiem, historią i przed sądem, że my powiat bliski jako właściciel spółki nie ma zobowiązania. Nie ma tam prawa wstępu. Także ja osobiście byłem traktowany jako personalną grata. Także no, nawet dochodziło do takich paradoksalnych zdarzeń, że trzeba było się spotkać z lekarzami. No to się w straży organizowało takie spotkanie, nie na terenie szpitala, bo takiej możliwości nie było. W marcu tego roku pani Bartniczak, a przy okazji oczywiście, no narobiła nam trochę bigosu. Jej największym, znaczy jej największe grzechy to wypowiedzenie umowy dwóm rezydentom, lekarzom dobrze się zapowiadającym, jeszcze w ubiegłym roku. Rezydenci to jest taki lekarz, którego płace są refinansowane przez budżet państwa, który pracuje niejako u nas za darmo. To są 5 lat lekarz odbywa taką rezydenturę, po 4 latach rezydenturę nam odbyła. Ale największą zbrodnią, jaką zrobiła, to było wypowiedzenie kontraktu panu doktorowi Szwabowiczowi, jedynemu neonatologowi, koordynatorowi oddziału noworodkowego. Odwołanie doktora Szwabowicza spowodowało, że szpital nie mógł przyjmować porodów, czyli nie mogło działać położnictwo. No więc tutaj działalność tego pododdziału została zawieszona. O czym państwo wiecie, bo to przecież było bardzo, bardzo głośno. I po w marcu tego roku już na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie zarządcą przymusowym został pan Jerzy Bogacz. To jest z listy syndyków z Olsztyna, z którym przynajmniej można rozmawiać, aczkolwiek nasze oddziaływanie jest nijakie po prostu. No tylko to, że mamy dostęp do informacji, wiemy się co, to wynika tylko z jego oczywiście do tej pory. Udało mi się, po kilkarsku mówiąc, skaperować lekarza neonatologa, bo to neonatolog albo pediatra z drugim stopniem specjalizacji może prowadzić taki oddział. No niestety nasi lekarze tutaj mamy taki specjalizm, bo nie chcieli podjąć tej pracy. Więc udało się ściągnąć, że 1 listopada przychodzi nowy lekarz. Natomiast od połowy października, bo maksymalnie zawiesić działalność pododdziału można było tylko na pół roku, a 15 października właśnie ten termin minął. Gdyby w tym czasie nie odrestaurowano, nie odbudowano tego oddziału, to trzeba byłoby przeprowadzić całe postępowanie konkursowe na zupełnie nową usługę, a NFZ ma zakaz ogłaszania jakichkolwiek konkursów. Czyli dalej byśmy tego oddziału noworodkowego nie mieli. Ale udało się i to na razie no, pierwsze dzieci od 15 października już się rodzą w naszym szpitalu. Jednocześnie trwa spór przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oczywiście na wniosek z pozwu grupy Nowy Szpital o unieważnienie naszego wypowiedzenia. To się toczy do dzisiaj. Myślę, że bardzo możliwe, że jeszcze na koniec tego roku bądź na początku przyszłego wyrok w pierwszej instancji zostanie ogłoszony. Mianowicie od września, jeśli dobrze pamiętam, sąd zlecił wykonanie opinii biegłych dotyczących gospodarki finansowej prowadzonej przez grupę Nowy Szpital. Do 15 listopada jest termin wykonania tej opinii i miejmy nadzieję, że później ten wyrok zostanie ogłoszony i oczywiście będzie to w pierwszej instancji będzie zaskarżony.
Czyli zawsze jak miałem, staraliśmy się, żeby szpital uchronić od tego sporu między grupą szpitalną, czyli grupą Nowy Szpital, a powiatem giżyckim. No ale jak widzicie Państwo, nie udało się, no bo jest tam ciągle zarząd przymusowy. I teraz do bieżącej sytuacji. W międzyczasie oczywiście to jest też pokłosie działania tego zarządu wcześniejszego, pani Barnicza, tego zarządu, gdzie no niekorzystne zostały podpisane kontrakty lekarskie. Z drugiej strony od czterech lat kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia są niezmienne. Szpitale powiatowe są, że tak powiem, na samym końcu. Według polityki Narodowego Funduszu Zdrowia my jesteśmy potrzebni wtedy, kiedy Porozumienie Zielonogórskie zamyka swoje gabinety, no to szpitale powiatowe ratujcie, przyjmujcie, prawda, wszystkich chorych. Ale jak zagrożenie mija, to niestety nie. Stąd też na koszty idą w górę, stąd też są no, określone problemy finansowe w spółce na dzisiaj, jeśli chodzi o wydatki bieżące. Widząc tą sytuację, zwróciliśmy się też z prośbą do wszystkich samorządów, jeszcze nawet w poprzednim roku, to może w mniejszym wymiarze, ale w tym roku o to, żebyśmy mogli razem wspólnie ewentualnie pomóc szpitalowi poprzez konkretne zakupy sprzętu. No bo dzisiaj w szpitalu, każdym szpitalu, to najważniejsi są lekarze i oczywiście równie ważny jest sprzęt, który się po prostu starzeje technicznie i technologicznie. W tym roku i tutaj chciałbym panu Wójtowi, ale proszę się przyzwyczaić, panu Wysokiej Radzie gorąco podziękować za wsparcie. Udało nam się w sumie zgromadzić 250 tysięcy złotych, 100 tysięcy od powiatu giżyckiego, a te drugie 150 to się złożyły właśnie wszystkie gminy z naszego powiatu. Co prawda 140 rynny, ale dzisiaj chyba jest sesja i też ostatecznie taką decyzję podjęto. Chcemy ucyfrowić nasz aparat rentgenowski, ponieważ jeszcze mamy taki stary, zatruła ćwieczka, który robi te tradycyjne, kliszowe zdjęcia. Chociaż no, szpital, bo szpital spytaliśmy, co jest najbardziej potrzebne, wskazali właśnie to ucyfrowienie, ale też to, że może kosztować w granicach 230-250 tysięcy. No i no, ale jutro jest otwarcie ofert, a kosztorys opiewa na 320-340. Także tutaj będziemy musieli tą różnicę nosami jakoś pokryć. Ale też zwróciliśmy się do wszystkich samorządów, robiliśmy takie spotkanie z wszystkimi wójtami, burmistrzami z naszego terenu, żebyśmy no, taką formę pomocy szpitalowi, ale w zakupie tylko sprzętu i tej pomocy powiatowi giżyckiemu, żeby to nie do szpitala, żeby to czasami, no nie wiem, no, w masie upadłościowej nie było. Powiat giżycki jest właścicielem całej nieruchomości, praktycznie całego wyposażenia z łóżkami, z prześcieradłami. I chodzi o to, żeby ta pomoc właśnie była dla powiatu giżyckiego i my wtedy kupujemy to wyposażenie. No, w szpitalu dzieje się, jest taki realizowany projekt z pieniędzy norweskich odnośnie oszczędnych źródeł energii, ocieplenia, wymiany ogrzewania, tam też fotowoltaika wchodzi w grę, tam może widzieliście Państwo koło SOR-u, jest to budowane. Czeka nas też duże wyzwanie polegające na tym, że nasz szpital, budynek szpitala ma ponad 100 lat i nie spełnia żadnych standardów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów, które już miało wejść w 2012 roku, ono jest z roku na rok przesuwane. I mamy taki zamiar, żeby nad SOR-em wybudować kolejne piętro, gdzie no chcemy tak bezpośrednio środków w regionalnym programie operacyjnym na szpitale wprost nie ma. Stąd też wychodząc z założenia, że z jednym z filarów są lasy, jak lasy to kleszcze, jak kleszcze to choroby zakaźne, czyli
pod tytułem budowa kolejnego piętra na potrzeby oddziału zamierzonego dla naszego szpitala, ale z taką myślą, że po 5 latach trwałości projektu tam jeszcze zmieszczą się inne ewentualnie oddziały, co by pozwoliło na to, że ten standard będziemy powoli osiągnąć. Kubatura starego budynku szpitala, tam się w tej chwili mieści 230 łóżek, ale gdyby tak wszystko wyburzyć i wybudować na środku od nowa z całkowitym standardem, to byśmy 90 łóżek tylko zmieścili. Czyli chodzi nam o to, żeby jednak zachować ten potencjał szpitala i stąd też do RPO chcemy zgłosić, ale to pewnie z realizacją 2018 roku. W grudniu ma być ogłoszony konkurs i chcemy, tu będzie duże zadanie, no myślę, że będzie to 6-7 milionów co najmniej koszt tego zadania. A oprócz tego też nasz szpital złożył wniosek w ramach programu transgranicznego Polska-Litwa również o zakup sprzętu. Tylko że mówię, z tej racji, że sytuacja taka była, a nie inna przez te ostatnie lata, jednak te potrzeby sprzętowe są naprawdę bardzo, bardzo duże i tutaj też dziękując bardzo za to wsparcie tegoroczne, serdecznie bym namawiał i prosił w imieniu nas wszystkich, prawda, o to wsparcie, o tą pomoc w roku przyszłym. I daj Boże. Dziękuję bardzo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję dla Pana Starosty za szczegółowe wyjaśnienia. Teraz poproszę osoby zainteresowane, czy radnych, o zabranie głosu. Proszę, pan radny Leszek Andruszkiewicz. Ja chciałem zadać pytania, by pan starosta odpowiedział na nie, bo my na poprzednim sesji właśnie mieliśmy takie wątpliwości, bo to nie rozmawiamy o tej kwocie, bo kwota ta to nie jest taka wielka, tylko o gwarancję, że ten sprzęt, któryśmy mieli tak takie wątpliwości, że on zostanie jako własność starostwa. No jeżeli taką gwarancję ma... Z całą odpowiedzialnością to podkreślam. Tak. To jest najważniejsze. Dziękuję panu radnemu. Kto zabierze głos? Proszę, pan radny Jerzy Puczel. Ja mam jeszcze pytanie do pana starosty. W zasadzie o co idzie spór? O budynek? Czy o co idzie spór? Bo ja to nie bardzo tak zrozumiałem z wypowiedzi pana starosty. Co ta firma chce przyjąć? Co ta firma, do czego dąży poprzez sprawy sądowe? Panie radny, spór idzie o to, że Grupa Nowy Szpital chce powrócić na zasadach, jakie przedtem obowiązywały. Myśmy uznali, że dalsza współpraca powinna być z nimi zakończona. Zresztą w pewnym momencie nawet w którymś tam o tych rozpraw było dużo sędzia też powiedział, że jest to normalne, tak jak czy w małżeństwie, ale w życiu gospodarczym. No, partnerzy przestają się rozumieć i się normalnie, prawda, rozchodzą. Jest oczywiście kwestia jakieś rozliczenia, ale też powiat, Grupa Nowy Szpital. Natomiast w momencie, kiedy powiadam te dwa fakty, kiedy tutaj bez naszej wiedzy grupa zaczęła, że tak powiem, drążyć budżet szpitala, no, jakimiś takimi niepotrzebnymi umowami, prawda, no, generować, czy po prostu płacić sobie za usługi, które nie są nawet potrzebne, bo usługi, które świadczyła na przykład pani mecenas, były tańsze niż sobie później grupa szpital zażyczyła z pozycji, prawda, Szczecina, żeby prowadzić obsługę prawną, prawda. Przecież to też, no jak to można, no można dzisiaj w dobie elektroniki prowadzić. I drugi fakt to spór wokół prezesa i odwołania w tym. Uznaliśmy, że skoro nasz partner, nasz operator, który zachowywał się jak właściciel tej spółki, który nie miał ani promila udziału w tej spółce, po prostu w nich też arogancja, braku możliwości rozmowy, mówię chociażby na tle prezesa, gdzie nie mówiliśmy, że nie, ale nie w tym momencie, nie wiem, no kilka miesięcy trzeba byłoby z tej racji, że przede wszystkim trzeba kontrakty, bo ten prezes już był, zna ludzi, zna możliwości. I to było z naszej strony wysoce niebezpieczne, że przychodzi nowy prezes, nie zna środowiska i ma do załatwienia bardzo ważną sprawę, zawarcie kolejnych kontraktów z lekarzami. Nie w tym momencie. No więc w momencie, kiedy mówię, Grupa Nowy Szpital wystąpiła do sądu o zawieszenie prezesa, myśmy uznali, że czas skończyć współpracę i
wypowiedzieliśmy umowę operatorską na świadczenie tych przez grupę Nowy Szpital. I dzisiaj spór polega na tym, że oni chcą tu wrócić. Walczą o nieuznanie tego wypowiedzenia, które się... Czyli rozumiem, że spór może trwać cały czas, jeżeli to spór Nowy Szpital? No nie, spór, ale wiemy się o tym, o spółkę, no bo tu wartości 100 tysięcy złotych, która no dziś jest, to może nie być, także... A umowa na ile spór jest z spółką? To znaczy ona nie była określona, bezterminowo, jeśli dobrze pamiętam, ale jeżeli to będzie takie ważne, to ten. W każdym razie tym bonusem dla spółki to miało być po 5 latach przeniesienie tych udziałów w spółce. Ale majątek stale jest, majątek jest wydzierżawiony w spółce. Albo użyczony, albo wydzierżawiony. W 100% właścicielem majątku jest powiedzmy. Czyli spółka nie może przejąć nieruchomości? Czy... W żaden sposób. Działalność spółki, która chce wrócić na przykład na podstawie wyroku sądu, może prowadzić do tego, że cały czas będzie istniał konflikt między starostwem jako właścicielem 100% a spółką, która ma podpisaną umowę na prowadzenie działalności w tymże. No więc uważamy, że ten spór powinniśmy wygrać tutaj. Trudno przewidywać, oczywiście wyroki sądowe są też niezmienne, ale uważamy, że wszystkie racje są po naszej stronie. Po prostu uznaliśmy, że spółka naruszyła umowę operatorską w kilku punktach i uważamy, że powinniśmy się rozbić na spółkę. Według stanu na dzisiaj ich tutaj nie ma. Oni nie mają ani prezesa, ani członka Rady Nadzorczej na przykład, także ogrodów i rzeczy nie ma. Proszę pan radny Onuszkiewicz. W każdym razie jedno pytanie. Co się stanie, gdy starostwo przegra tę sprawę? Jakie koszty ewentualnie? Co to za sumę? Może ponieść wtedy? Czy jest to w umowie napisane, że zerwanie to? Nie ma. I oczywiście były też opisane możliwości rozwiązania tam po trzechkrotnych wezwaniach, po jakichś uchybieniach. Myśmy ich wzywali do usunięcia, ale w momencie, kiedy spowodowali zawieszenie w czynnościach prezesa spółki, uznaliśmy, że jest to rażące naruszenie umowy i po prostu postanowiliśmy rozwiązać tą umowę. Jak będzie? No więc mówię, roszczenia są dzisiaj, jeśli w spółce to jest 60 tam kilka procent, czy 70, to jest kwota 70 tysięcy złotych. Taki jest kapitał spółki. Spróbowaliśmy, oczywiście wyceniliśmy tą spółkę, zleciliśmy wycenę i ona sprzed 2 lat wcale nie jest wyższa, czy znacząco wyższa niż kapitał tejże spółki. Także tutaj spółka w międzyczasie nie nabyła jakiegoś tam wielkiego, znaczącego majątku, nie dokonywała żadnych, prawda, wielkich zakupów, dlatego też jej wartość nie jest aż taka wielka. No rozważamy, też rozmawialiśmy w gronie wójtów burmistrzów, jeszcze była stara taka inicjatywa, żeby spróbować powołać spółkę samorządową, skład w którą powiedzmy weszły wszystkie samorządy. Polegałoby to na tym, że dzielimy majątek szpitala, ale wtedy przejęcie na 3 części. Jedną przejmuje powiat, drugą część miasto, a trzecią pozostałe gminy. Natomiast odzewów nie było. Ja też trochę to rozumiem, dlaczego. Nie było jakiegoś pozytywnego odzewu, ale też rozmawiamy i może się pojawić taka sytuacja, jeżeli to oczywiście będzie formalnie możliwe, że zostanie tworzona inna spółka, która powiedzmy przejmie prowadzenie szpitala. Nie wiem, czy to brzmi pani mecenas, ale proszę ewentualnie skorygować, ale rozmawiamy i dyskutujemy o różnych formach. Natomiast chciałbym to z całą mocą podkreślić, że majątek szpitala w żaden sposób nie jest zagrożony. Nie jest przedmiotem żadnego sporu. Przedmiotem sporu jest spółka. Spółka ZOO, szpital Wieliński. O kapitale 100 tysięcy złotych.
której wartość według szacunku, bo to biegli nam szacowali, nie przekracza znacznie, nie wiem, może 10 tysięcy wartość kapitału. Dziękuję panie starosto. Ja myślę, panie starosto, że mogę się odnieść, a proszę się nie jako przewodniczący rady, to jako mieszkaniec powiatu i jako radny, że z tego co wnioskuję, że spółka ma lepszych prawników niż starostwo, bo mi się wydaje, że jakby były dobrze interesy nasze zabezpieczone przy sporządzaniu umowy, to by nam było łatwiej ten proces zakończyć, a widzę, że trudno jest zakończyć, czyli są tam jakieś haczyki, do których ta spółka, na których bazuje i stara się swoje interesy zabezpieczyć. A my jako mieszkańcy, bo ja to mówię też głosem mieszkańców, bo się spotykam z ludźmi i ludzie bardzo krytycznie to oceniają. Panie starosto, że ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale było to tak na początku, że starosto wziął kredyt, żeby długi szpitala spłacić. Spółka to otrzymała w prezencie bez długów. Ale i zobowiązań wymagamy. Reszta no, zobowiązań tak. przeszła na spółkę. Teraz słyszymy, że już tam jakieś długi są, ale to już pomijając to. Wiemy, że szpital w Giżycku to jest dorobek wielu pokoleń, który to jest bardzo wartościowa rzecz dla nas wszystkich. Ja nie mam nic przeciwko prywatnym szpitalom, nawet myślę, że wybitni lekarze niech zakładają kliniki prywatne, czy przychodnie, czy szpitale. Jestem za tym, nawet ludzie chętnie z tego mogą korzystać i płacić, ale jestem przeciwny, żeby to działo się na majątku publicznym. I też wiem o tym, że nowy rząd w kampanii wyborczej obiecywał, że nie będzie prywatyzacji służby zdrowia. Ja mam nadzieję, że dotrzymają słowa, bo też uważam, że służba zdrowia to nie powinno być przedsiębiorstwo dochodowe, tylko po prostu musimy to jako państwo utrzymywać. I tyle, panie Wójcie, panie starosto. Tak. Będziemy do przerwy, tak? Tak. Tak. Państwa, jeszcze raz chciałbym z pełną mocą. To, że Grupa Nowy Szpital wystąpiła z pozwem o przywrócenie ich tutaj jako operatora, to nie znaczy o słabości naszych prawników, ponieważ no, każdy do sądu może wystąpić. No, dzisiaj nie ma wyroku, no i zobaczymy, jaki wyrok będzie, tak? Kiedyś to Ciszewski, starsi panowie, pamiętacie, dopóki piłka w grze, każdy wynik jest możliwy. My osobiście uważamy, że ten spór powinniśmy wygrać. Myślę, że mamy dobrą obsługę prawną. I też jeszcze raz z całą mocą. To, że jest spółka z o.o., to nie znaczy, że spółka jest właścicielem szpitala. Jeszcze raz to mocno podkreślam, że się państwo z tym przeświadczeniem wyszli. Właścicielem szpitala jest powiat Giżycki. Szpitala, majątku, nieruchomości, ruchomości, wyposażenia jest powiat Giżycki. Także tutaj roszczeniem grupy Nowy Szpital nie jest majątek, nie jest wyposażenie, nie jest majątkarza. To, że mówię, no są określone problemy, o których to mają wszystkie powiaty. Proszę sobie zauważyć, to że mamy bieżące problemy, to nie jest tylko tutaj nasz patent Giżycki. Ale brakuje przede wszystkim lekarzy. Jest taka sytuacja nie tylko u nas w szpitalach, że no, na przykład zabraknie jednego lekarza, no to możemy zamknąć urologię na przykład, prawda? Czy ortopedię, no, chociaż to są oddziały, które w takim typowym szpitalu powiatowym, bo nasz szpital jest niżej niż o referencji wojewódzkiej, a wyżej niż powiatowy. No bo właśnie ortopedia, urologia, neurologia, to czy oddział zakaźny, to są oddziały, które nie występują w takim typowym szpitalu powiatowym, gdzie będą być wewnętrzne chirurgia, pediatria i położnictwo. Także to są te cztery. My mamy przecież 10 oddziałów. Jest to duży szpital, budżet ponad 40 milionów, ale niestety, jak powiadam, od 4 lat praktycznie pracujemy na samych pieniądzach. Dziękuję. Też tak już to nie myślę. Wnioskuję, że jeżeli ta spółka tak się upiera przy swoich prawach co do tego szpitala, to można wnioskować, to niezły geszeft jest, niezły biznes, tak? A myślę, że tutaj właśnie, jak byłem na spotkaniu, panie starosto, swego czasu w starostwie właśnie powiatowym, jak słuchałem głos lekarzy, czy pielęgniarek i mieszkańców,
którzy zdecydowanie krytykowali zarządzanie tą spółką przez tę spółkę, to tym bardziej jestem za tym, żeby pan starosta wziął dobrych prawników i to skutecznie doprowadził, żeby ta spółka już nie prowadziła tego szpitala. Dziękuję. Proszę panie Wójcie. Znaczy jeszcze jedno słowo do tego, ale o co? GNS-owi zależy, Grupie Nowy Szpital, na wizerunku. No i przecież tutaj, słuchajcie, dzwonią do mnie z Ustrzyk Dolnych, z Kostrzynia na Dobro, starostowie z Wielunia, pytają o stosunki. W Gołdapi chcieli wejść, już nie byli posłowie, ale jak tutaj też radni się dowiedzieli o konflikcie w Giżycku, no to szybko zrezygnowali. Czyli spółka, nie bardzo rozumiemy ich polityki, po prostu w ich interesie by było jak najszybciej łeb urwać i żeby zaznaczyć dobry wizerunek. On brną po prostu, no, także dla nas jest to niezrozumiałe. Dziękuję. Teraz pan Wójt, proszę, panie Wójcie. Chciałem podziękować panu staroście za to, że przybył i tak nam przybliżył tematykę funkcjonowania tutaj szpitala i tego całej tej sprawy. Rozumiem, że państwo radni już mają pogląd na tę rzecz i wiedzą, jak funkcjonuje szpital, ale tak naprawdę to naszym zadaniem, czy naszą rolą tutaj Rady Gminy jest to, byśmy podjęli taką decyzję, czy będziemy wspierali rozwój szpitala, czy też nie, bo ja zdaję sobie z tego sprawę i jestem przekonany, że pan starosta i cały zarząd powiatu jest bardzo mocno zainteresowany tym, żeby sprawę wygrać na łamach sądu i wszystko robi, by do tego doszło. I to, czy my powiemy, żeby jeszcze większe było zaangażowanie, czy też nie, to nie zmienia faktu, że i tak ogromne jest zaangażowanie i pełna determinacja, żeby tę sprawę uregulować. Ale z naszej strony jest to oczekiwanie, byśmy wsparli finansowo rozwój szpitala poprzez zakup nowego sprzętu, który jest niezmiernie potrzebny, by marka szpitala nie upadła, by świadczone usługi były jak na najwyższym poziomie i by nie odpływali mieszkańcy, czy też potencjalnie chorzy do innych szpitali. Bo jeżeli upadnie marka szpitala, jeżeli doprowadzimy do tego, to niestety, mimo wygranych spraw sądowych, może się nie udać odbudowanie szpitala w takim kształcie, jaki jest. Dlatego ja do państwa apeluję, żebyśmy jednak wyrazili wolę wsparcia, systematycznego wsparcia razem z innymi gminami finansowego w następnym budżecie kolejnych zakupów. Jeżeli razem wesprzemy te działania, to powiat będzie mógł też sięgać po środki zewnętrzne, bo będzie miał już na wkład własny. I to jest szczególnie ważne, moim zdaniem. Nie jest aż tak istotne, na jakim etapie jest teraz nawet postępowanie przed sądem gospodarczym, bo to może trwać jeszcze jakiś nawet dłuższy czas. Ważne jest to, by uratować i zachować funkcjonowanie tego szpitala i by mógł się jeszcze lepiej rozwijać. A z tego, co mówił pan starosta, to teraz jest zarządzany przez osobę, która jest żywo zainteresowana, by szpital się rozwijał i by mógł jeszcze lepiej funkcjonować. I teraz od nas zależy, czy my się do tego przyłożymy. Dziękuję panu Wójtowi za dobre słowa. Ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o sprawę szpitala, to wiemy, że od wielu kadencji Rady Gminy Giżycko szpital powiatowy jest wspierany. Pamiętamy, tu są radni starsi. Pamiętają, jak jeszcze była dyrektorem szpitala pani Saru, która bardzo troszczyła się. Tomograf kupowaliśmy razem. Tak, przychodziła pani dyrektor do nasze spotkania na sesję, prosiła o pieniądze i radni te pieniądze udzielali, zgodę wyrażali, żeby wspierać. I my już w naszej kadencji też staraliśmy się wspierać i myślę, że dalej to będziemy robić. Ja może zapytam się Rady, czy jest taka wola, kto jest za tym, żeby wspomagać szpital powiatowy ze strony gminy, czy Rady Gminy Giżyckiej finansowo, w jakim zakresie, to do tego później dojdziemy. Chciałbym, żeby to było... Uchwała. No wola jest. Ja bym chciał, żeby to taką wolę teraz przegłosujemy. Wola jest. Będzie uchwała, bo nikt nie zaczęstuje. Ja wiem, że uchwała.
uchwale, proszę Państwa, ja nie mówię o uchwale w tej chwili. Ja nie mówię o uchwale, tylko żeby było, bo nasze obrady ludzie oglądają również w internecie. Przepraszam. Proszę. Ja o tym, co Pan Wójt powiedział, to chcę tylko spytać radnych, czy jest taka wola radnych, to nie jest uchwała, żeby wspierać szpital powiatowy finansowo, jeżeli chodzi o potrzeby, jakie tam będą wynikały. Kto z Państwa radnych wyraża taką wolę, żeby to, żeby wspierać to po prostu? Ja wspieram. Wszyscy wyrażamy. No i o to chodzi. I o to chodzi. A jeśli chodzi o szczegóły, to przyjdzie taki czas. W przyszłym budżecie zastanowimy się, w jakiej kwocie i na co to przeznaczymy. I to, co Pan Radny Leszek Andruszkiewicz na poprzedniej sesji wyraził zmartwienie, żeby ten majątek, który my, na który się składamy jako samorząd, żeby nie przepadł. Tego zobierzujemy. Proszę, Pan Radny Jerzy Puszel. Ja w swoim wystąpieniu nie kwestionuję sprawy dofinansowania, tylko jest kwestia zarządzania tym szpitalem, tak jak tu Pan Starosta wyjaśniał. Natomiast Nie mogę zrozumieć tego sporu i na przykład jak ta spółka na przykład wygra sprawę i będzie dalej chciała prowadzić szpital, w jakim stopniu będzie spełniała nasze oczekiwania, skoro się nie może dogadać na przykład z właścicielem spółki, Proszę Państwa, zrobimy wszystko, żeby grupa Nowoszpital tutaj nie wróciła. A humorystycznie mogę Państwu powiedzieć, że kiedy już narastał ten konflikt na ten szpital, tutaj to spotkanie w zasadzie było takie przełomowe, o którym mówi grudniowym spotkaniu w 2014 roku, na którym był Pan Przewodniczący. Nie wiem, czy zauważyliście, na bramie wjazdowej do szpitala pojawił się emblemat Pogoni Szczecin. Chodzi o to Pogoń Szczecin. Ja chcę tylko dodać, że jest to duży szpital, 14 tysięcy hospitalizacji w roku, 40% jest pacjentów spoza powiatu giżyckiego, także to też świadczy o tym, że jest on taki ważny, nie tylko z punktu widzenia naszego, ale myślę, że też mapy potrzeb wojewody, że on tutaj na tej części wschodniej jest bardzo ważny. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za umożliwienie. Niewiem, pozdrawiam. Dziękuję Panie Starosto, że Pan dostał czas i nam to wszystko wyjaśnił. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Jestem do dyspozycji, tylko Państwo zabezpieczeństwo. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do punktu czwartego. Informacja przedstawiciela LGR. Lokalnej Grupy Rybackiej dotycząca możliwości pozyskania środków zewnętrznych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. I poproszę teraz o zabranie głosu Panią Martę Grochocką. Jest Pani Marta z nami? Wsparcia operacji w ramach strategii są
to operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD, czyli wnioski gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń. One są składane te wnioski do nas, następnie są przekazywane do samorządu województwa i z samorządem jest podpisywana umowa oraz jest tam odgrzewniczony wniosek. Są projekty grantowe, czyli tak zwane parasolowe. Tutaj procedura jest nieco inna, ponieważ to my jako Lokalna Grupa Rybacka podpisujemy umowę i z nami beneficjenci się rozliczają. Są też operacje własne, są one realizowane przez nas, czyli przez Lokalną Grupę Działań. Jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, zakres przyznawania pomocy, to jest rozporządzenie wymienia tutaj 8 takich podstawowych operacji. To jest wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przypadku podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych, rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR. Na to akurat nasza strategia kładzie główny nacisk. W ramach rozwoju przedsiębiorczości tutaj mamy podejmowanie działalności, rozwój, tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości. Także to jest taki najważniejszy cel, na który nasza strategia kładzie główny nacisk. Następnie mamy wspieranie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, rozwój rynku, rozwój produktów i usług lokalnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa, przebudowa ogólnodostępnej i komercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych. Tutaj chodzi głównie o te drogi, które łączą bądź skracają dystans pojazdu do obiektów świadczących usługi użyteczności publicznej. Chodzi tu głównie o usługi edukacyjne, szkoleniowe, zdrowotne. I kolejny cel to promowanie obszaru objętego strategią, w tym produktów i usług lokalnych. Jeśli chodzi o intensywność pomocy, tutaj mamy 50 tysięcy, to jest dla osób, które podejmują działalność gospodarczą. I to jest tyle, dokładnie tyle, nie mniej, nie więcej, tylko akurat dokładnie ta kwota, jeżeli się obiega o 50-50, to nie może tyle dostać, bo z naszym dziennikarzem możemy przyznać jedynie 50. Do 300 tysięcy to jest dla podmiotów, które chcą rozwijać działalność gospodarczą, do 500 to operacje, które polegają na utworzeniu inkubatorów przetwórstwa lokalnego i od 5 do 50 tysięcy dla projektów grantowych, o czym wspominałam, parasolowych. Jeśli chodzi o wysokość pomocy na operacje, to tutaj dla jednostek strefy na zakresie, czyli jednostek samorządu terytorialnego między innymi, to jest dokładnie 63% też nie kosztów kwalifikowanych, nie mniej i nie więcej, tylko akurat taki procent. Z kolei do 70% kwalifikowalnych mogą się ubiegać podmioty wykonujące działalność gospodarczą, to mogą też o mniej, aby nie przekroczyło 70%. No i do 100% pozostałe podmioty, czyli są tutaj między innymi te podmioty podejmujące działalność gospodarczą, bo one dostają akurat 50% wystarczy. Jeśli chodzi o rodzaje kosztów kwalifikowanych, to koszty ogólne, czyli koszty przygotowania dokumentacji technicznej na przykład, tutaj jest do 10% kosztów kwalifikowanych, te koszty ogólne mogą stanowić. Następnie mamy zakup robót budowlanych lub usług, zakup programu komputerowego, zakup patentów, licencji, nagrodzeń za przeniesienie obowiązkowych lub znaków towarowych, najem dzierżawę maszyn, wyposażenia w nieruchomości, zakupy nowych maszyn, wyposażenia, zakupy środków transportu, wyłącznie zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób. To są tutaj te samochody, które mają pomagać na ciężarowe i one mogą stanowić nie więcej niż 30% środków kwalifikowanych. Są też tutaj wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w kodeksie pracy, podatek od towarów i usług. On jest kwalifikowany pod warunkiem, że wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania pozwolenia z osób. I kwalifikowana jest również wartość wkładu rynkowego. Wyłączenia. Tutaj mamy rodzaje
terenie, które nie podlegają kwalifikowalności. Jest to działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, rolnictwo i wydobywanie, działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i wydobywanie, przetwarzanie i odstrzykanie ryb, zbiorów i mięczaków, wytwarzanie i koksu, produkcji rafinacji rafinacowej, produkcja chemikalnych oraz wyrobów chemicznych, produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków pozostałych wyrobów farmaceutycznych, produkcja metali, pojazdów samochodowych, rafinacji oraz niektórych lit, transport lotniczy kolejowy, produkcja magazynowa, a większość zmienionych rejestrów, które rozporządzenie zmienia, akurat na naszym terenie, naszym obszarze działania nie występuje. Tu mamy teraz rybarstwo i morze. Jeśli chodzi o ten program, to niestety nie mamy za dużo informacji, ponieważ do dnia dzisiejszego nie są gotowe jeszcze dokumenty, wzory dokumentu wniosku o przyznanie pomocy, ani wniosku o płatność. Mamy dane jedynie z rozporządzenia. Jeśli chodzi o zakres przyznania pomocy, to rozporządzenie wymienia takie cele jak podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zwracanie młodych ludzi, propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, wspieranie i finansowanie działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim wspieranie i finansowanie ludzi i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybacji i akwakultury, wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu, propagowanie dobrostanu społecznego, dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, obszarach akwakultury, dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa akwakultury oraz nocy do dziedzictwa kulturowego. No i wybierzenie społeczności na ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. Tutaj przygotowałam to, co dokładnie wchodzi w każdy z tych celów, które operacje mogą badać realizację, ale nie będę ich tak dokładnie czytać, bo to wynika też z samego celu. O warunkach udzielenia wsparcia gospodarstwa może być osoba fizyczna, prawna lub nazwa organizacyjna, niedostająca osób pomocy limit na jednego wnioskodawcę to jest 300 tysięcy złotych. I tutaj w porównaniu do progu mamy trochę gorsze warunki, ponieważ poziom dofinansowania to jest tylko 50% kosztów kwalifikowalnych. No i obowiązkowe jest utworzenie bądź utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. A w tym drugim celu to jest wspieranie utrzymywania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. No tu mamy wiadomo różnicowanie działalności, podejmowanie, przygotowanie wywiadu, działalności służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, no i wspieranie uczenia się przez uczenia się osób z sektorem rybołówstwa i akwakultury. Warunki są identyczne tak naprawdę. Co jest ważne, ważne jest to, że większość wnioskodawcy przeważnie mogą otrzymać do 50% kosztów kwalifikowalnych zwrotu. To jest jeden wyjątek. On mówi właśnie o sporządzeniu tego rodzaju dużo morskiego i rybackiego. On wskazuje, że może podmiot otrzymać 85% zwrotu pod warunkiem, że spełnia trzy takie przesłanki. To jest realizuje interes, znaczy jest beneficjent jest zbiorowy, jest realizowany interes zbiorowy, a także jest projekt innowacyjny na szczeblu lokalnym. Tu jest połączenie z społecznością rybacką ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnym ze sobą połówka działalności morską. Ona obejmuje wsparcie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami. Wnioskodawcą w tym przypadku wnioskodawcą mogą być podmioty prawa publicznego, instytuty badawcze, uczelnie, organizacje pozarządowe, które stają statutowym działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury. I tutaj nic na innego wnioskodawcy, podobnie jak w pozostałych celach, to jest 300 do 300 tysięcy złotych.
chyba koszyk kwalifikowany jest podany 50, chyba że wnioskodawca realizuje te trzy przesłanki. Wnosimy to wszystko. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszamy do siedziby stowarzyszenia. Mieści się w Gorzewie, bądź mamy też w Miszkacach Centrum Edukacji i Promocji Rybarstwa. Dokładnie ono znajduje się w gminnym ośrodku kultury i rekreacji przy ulicy Olsztyńskiej. Tam też można zasięgnąć dodatkowych informacji. Także też nie zapraszamy do spotkania. Dziękuję Pani Barbaro, że Pani tak sprawnie nam to przedstawiła rzeczowo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy są jakieś pytania? Może ktoś z gości chce coś się dowiedzieć od Pani Barbary? Pani Marty, przepraszam. Pani Barbara, prezes. Czyli dziękuję Pani Marto. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt szósty. Sprawozdanie Pana Wójta z działalności między sesjami. Proszę Panie Wójcie zabrać głos. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Ostatnia sesja odbyła się 27 września. W tym ostatnim czasie ukończyliśmy inwestycję polegającą na remoncie i dostosowaniu do użytkowania 8 mieszkań w upałkach małych, które stanowiły mieszkania socjalne. Komisja socjalna przydzieliła już te mieszkania osobom i rodzinom, które są najbardziej potrzebujące w naszej gminie. Remont był wykonany z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych i otrzymaliśmy kwotę dofinansowania 137 tysięcy. Z naszego budżetu wydatkowaliśmy 206 tysięcy i całość wyniosła 343 tysiące złotych. W ostatnim czasie również wymieniliśmy dwa piece nowe w świetlicach wiejskich, to są takie w upałtach. Ułożyliśmy płyty na ulicy Leśnej prowadzącej do cmentarza w Gajewie, tak by mieszkańcy i osoby przyjeżdżające z zewnątrz mogły w lepszych warunkach obchodzić wszystkich świętych w najbliższe święto. Ukończyliśmy inwestycję budowy chodnika, który umożliwia również ruch rowerowy w miejscowości Wilkasy, od drogi krajowej do prefabetu. Tam były zapytania, dlaczego chodnik nie prowadzi jedną stroną aż do połączenia z drogą krajową. I już tłumaczyłem niektórym osobom indywidualnie, ale też chciałbym to powiedzieć tutaj na sali, tak by więcej osób miało tę świadomość, że po tej stronie, której robiliśmy chodnik, ścieżka jest kilkanaście metrów wcześniej skończona po prawej stronie i jest przejście dla pieszych i wówczas jest ciąg zachowany pieszy, ponieważ dalsza część terenu nie należy do gminy. Tam jest niestety działka należąca do nadleśnictwa, na której projektant nie mógł zaprojektować ścieżki ani pieszo-rowerowej, ani chodnika. Ja rozmawiałem z panią nadleśniczy o możliwości zamiany działek, czy też odkupienia. Odkupienia to nie ma takiej możliwości, a zamiana działek być może w najbliższych latach będzie możliwa, ale to też jest procedura troszeczkę dłuższa. I w związku z tym projektant narysował przejście dla pieszych i połączenie chodnika po drugiej stronie. Ukończyliśmy właśnie w tym tygodniu budowę drogi łączącej miejscowość Wronka ze Starówkami Małymi. Tam została wykonana ponad 2-kilometrowa droga o nawierzchni tzw. szutrowej, która będzie służyła naszym mieszkańcom i turystom. Tu również uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę tej drogi. I teraz Państwo poinformuję, to dofinansowanie to jest 175 tysięcy, a cały koszt po przetargu budowy tej drogi to było 146 tysięcy. Także 50%, ponad 50% dostaliśmy dofinansowania. Wyłoniliśmy wykonawcę inwestycji polegającej na budowie drogi w Zielonym Gaju.
na którą również dostajemy dofinansowanie oraz wykonawcę na budowę po ulicy Zachodniej w Gajewie. W Zielonym Gaju już ruszają prace, także mam nadzieję, że jeżeli pogoda pozwoli, to w tym roku inwestycja zostanie zakończona. Uzyskaliśmy, proszę Państwa, dofinansowanie i już podpisałem umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na budowę kompleksu lekkoatletycznego, młodzieżowego, o bieżni dookólnej 200-metrowej w wysokości 337 tysięcy. Także też ładne dofinansowanie. W następnym roku rozpoczniemy inwestycje. Uzyskaliśmy również dofinansowanie, proszę Państwa, na remont. Panie wójcie, gdzie tam ta inwestycja? Na boisku, tam w Wilkasach przy nabrzeżu. To boisko piłkarskie na razie, które jest tutaj nieużytkowane albo rzadko użytkowane. Uzyskaliśmy również dofinansowanie na remont i utworzenie centrów aktywności lokalnej, a remont dwóch świetlic, jedna jest w Sidrach, a druga w Kozinie. Tam powstaną centra aktywności lokalnej, będą te świetlice również wyposażone z tych środków, między innymi z dofinansowania i tutaj kwota dofinansowania to jest ponad 424 tysiące złotych. Cały projekt będzie opiewał na kwotę około 500 tysięcy. Uczestniczyłem w ostatnim czasie w zebraniach sołeckich, bo jeszcze takie mieliśmy dotyczące zmian w funduszach sołeckich i to było w sołectwie Gajewo, Krupnin, Spytkowo i Kożuchy Wielkie. Uczestniczyłem w spotkaniu wójtów oraz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na temat budowy ścieżki po nasypach kolejowych nieczynnych. To już było kolejne spotkanie, ponieważ przygotowujemy się do tej inwestycji. Na razie mamy rozstrzygnięty konkurs na wykonawcę projektu budowy tej ścieżki, ale ponieważ nasyp przebiega przez szereg gmin, to chcemy, żeby każda z gmin, na terenie której jest taki nasyp, również podjęła działania tak, żebyśmy mieli jedną długą, taką bardzo ładną ścieżkę rowerową. Nasza gmina jako pierwsza podjęła już działania, jeżeli chodzi o utworzenie takiego projektu. No i jesteśmy takim koordynatorem, zawsze tutaj u mnie się spotykamy z wójtami i ustalamy dalsze działania. Na zaproszenie burmistrza uczestniczyłem w spotkaniu z przedsiębiorcami z terenu miasta i gminy. Tam odpowiadaliśmy na pytania i wnioski przedsiębiorców. Miałem spotkanie z dyrektorem Biura Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z panem Pawłem Czacharowskim. Tutaj też przedstawiał mi pan dyrektor sytuację na biurze i przy organizowaniu różnego rodzaju projektów, w których my będziemy też uczestniczyli. Teraz najbliższym tym projektem, który i takim największym, który nas będzie również dotyczył, jest to budowa Wielkiej Pętli Mazurskiej Rowerowej i w dniu dzisiejszym właśnie przewodniczący stowarzyszenia, którego jesteśmy również członkiem, podpisał z marszałkiem stosowne porozumienie o dofinansowaniu i na budowę tej Wielkiej Pętli Mazurskiej. Obecnie mamy przygotowywaną już szczegółową koncepcję i w niedługim czasie ruszą prace projektowe, które mają się zakończyć do listopada następnego roku i w 2018 ma ruszyć budowa Wielkiej Pętli Mazurskiej. Będzie ona wykonana w trzech etapach. Pierwszy etap jest właśnie nasz tutaj północny, także prawdopodobnie w 2018 roku u nas zaczną się prace nad utworzeniem tej ścieżki rowerowej. I tutaj jeszcze Państwu powiem, że troszeczkę zmieniliśmy przebieg tej trasy, tak żeby była bardziej atrakcyjna i logiczna też do wykonania, bo byłem w Olsztynie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, rozmawiałem z dyrektorem, panem Królikowskim, na temat możliwości utworzenia tej ścieżki od miejscowości Wilkasy do Bogaczewa wzdłuż drogi wojewódzkiej.
gdyż ta droga prowadzi wzdłuż brzegu jeziora Nigocin i przez to zapewnia malownicze i krajobrazy i lepszy komfort dla korzystających z tej ścieżki. Uzyskałem wstępną zgodę. Projektant będzie przygotowywał taką wersję trasy. W poprzedniej wersji miała ona przebiegać za lasem, za wilkasami, po drogach polnych, tak żeby wyjść w miejscowości Bogaczewo do drogi. A teraz jest wersja, byśmy to zrobili wzdłuż drogi, ponieważ okazuje się, że pas drogowy drogi wojewódzkiej jest na tyle szeroki, że będziemy mogli również tutaj umieścić taką ścieżkę. Przy czym jeszcze pozytywną też informacją jest, że w kosztach budowy tej ścieżki będzie uczestniczył też Zarząd Województwa. I ścieżka będzie wykonana w technologii utwardzonej warstwą bitumiczną, czyli tak zwaną asfaltową. To też jest bardzo duży plus dla tego typu ścieżek rowerowych, bo rowerzyści dużo bardziej chętniej korzystają z tego rodzaju ścieżek. Byłem wraz z wójtami naszego powiatu i burmistrzem Giżycka. Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Integracji Społecznej. Tutaj nam przedstawiono efekty pracy do działań, dlatego że z naszej gminy też kilka osób korzysta z tego centrum i już są nawet pierwsze sukcesy, ponieważ jedna z osób, która przeszła ten etap pracy w CIS-ie, uzyskała prawa emerytalne. I dzięki temu już ma stały dochód i może cieszyć się emeryturą. Uczestniczyłem w spotkaniu z panem starostą, z wójtami, przedstawicielami różnych służb w mieście na temat możliwości zapewnienia drogi alternatywnej w przypadku, gdyby wystąpił na obwodówce gdzieś przy moście jakiś szczególny wypadek, który by zablokował drogę. Ustalaliśmy możliwość zrobienia tak przejazdu, gdyż w tym roku miało miejsce zdarzenie właśnie wypadkowe, które zablokowało ruch w mieście i wokół miasta na szereg godzin. W związku z tym zaproszeni zostali również przedstawiciele z policji, ze straży pożarnej i z wojska i ustaliliśmy, że jedną z alternatywnych dróg i rozwiązań może być droga wojskowa do Piekunowa, z tym, że tam będzie musiała być zachowana wielkość tonażowa przejazdu pojazdów, bo tylko do 3,5 ton samochody będą mogły korzystać z tej drogi oraz będzie mógł być otworzony ten ruch po uzgodnieniu indywidualnym w danym dniu, jeżeli wystąpi taki wypadek, z wojskiem, ponieważ mogą być prowadzone tam zajęcia na strzelnicy i będą musiały być w związku z tym wstrzymane. Tak, ustaliliśmy, że będzie powołana taka specjalna grupa robocza, która opracuje szczegółowy harmonogram działania i wprowadzenia stanu wyjątkowego czy objazdowego w momencie, kiedy zostanie zablokowana ulica obwodowa. Uczestniczyłem w otwarciu galerii w Zakładzie Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. To jedno z takich kulturalnych działań tego zwłoku, które też trzeba docenić, ponieważ przyjechało bardzo wiele osób, nawet z obwodu kaliningradzkiego. I zachwycali się sztuką, która została tam wystawiona. Miałem spotkanie z panią dyrektor lokalnej grupy rybackiej, panią Violetą Banasiewicz, która indywidualnie tutaj nam zrobiła takie szkolenie dla naszych pracowników odnośnie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Między innymi mieliśmy prezentację podobnego typu jak tutaj państwo dzisiaj i jeszcze w większym, szerszym zakresie. Miałem spotkanie z osobami, które są zainteresowane powstaniem na terenie gminy Giżycko Centrum Zdrowia Seniora. Są to inwestorzy, którzy planują postawić tutaj budynek i prowadzić tego typu usługi dla osób w starszym wieku. Uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu członków lokalnej grupy
Rybackiej, Wilkasach. Chyba Państwu będę już mówił hasłowo, bo wiem, że wszyscy już trochę mogą się trochę spieszyć, gdyż dzisiaj mamy takie dość obszerną sesję. Uczestniczyłem w 70-leciu cechu rzemieślników i przedsiębiorców. Bardzo duża impreza i to jest bardzo też ważna instytucja dla naszego regionu, gdyż kształci młodych rzemieślników. Uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Edukacji Narodowej, gdzie zaprosiłem dyrektorów i wytypowanych nauczycieli, którym wręczyłem nagrody w związku z tym dniem uroczystym. Uczestniczyłem w pierwszym międzynarodowym turnieju piłki nożnej po Puchar Wójta. Mieliśmy szereg tutaj zawodników, młodych zawodników, bo to było skierowane do dzieci i młodzieży z naszego regionu i z miasta i z gminy. Mieliśmy też, mieli przyjechać do nas zawodnicy z obwodu kaliningradzkiego, ale niestety ostatnio się dowiedzieliśmy, że nie otrzymali wiz i nie mogli uczestniczyć, ale mam nadzieję, że w następnym roku przy drugiej edycji tego typu zawodów to będą już tutaj razem z nami uczestniczyć. Już będą mieli zabezpieczone. Ten mały ruch graniczny jest wstrzymany i w związku z tym mieli troszeczkę problemy. Nie sposób też tutaj nie powiedzieć o 16. Międzynarodowym Koncercie Muzyki Cerkiewnej, w którym uczestniczyłem i zachęcam Państwa też do uczestniczenia w następnym roku, bo naprawdę piękna impreza. Bardzo wysoki poziom i dużo chórów prezentowało się tutaj na naszym terenie. Między innymi też były występy i w Wilkasach, i w Bystrym, w naszych kościołach. Uczestniczyłem dwukrotnie w spotkaniu w Powiatowej Komendzie Policji. Pierwsze spotkanie było zorganizowane przez pełniącego obowiązki komendanta w celu ustalenia możliwości dofinansowania do zakupu samochodów. To jest dzielnicowym. To jest ten temat, który dyskutowaliśmy ostatnio podczas sesji. Propozycja padła, by zakupić w ramach wspólnego finansowania dwa samochody z tych, które były wytypowane o najniższych kwotach zakupu, czyli około 45 tysięcy za jeden samochód. Pan komendant zobowiązał się, że oni pokryją 50% ceny, a wszystkie gminy z powiatu pozostałą część. Z tym, że gmina Ryn nie będzie partycypowała w kosztach zakupu tych dwóch samochodów, ponieważ oni chcą oddzielnie kupić dla swojej gminy samochód, ponieważ mają tam akurat taką swoją potrzebę i placówkę, w której ten samochód jest niezbędny. Także pozostałe gminy będą partycypowały w zakupie, ale kwot nie ustaliliśmy. Będą to niższe kwoty niż zakładaliśmy, nie przekraczające 10 tysięcy złotych. Szczegółowe ustalenia będą w późniejszym terminie, zwłaszcza, że powitaliśmy w piątek nowego komendanta powiatowego Policji w Giżycku. Uczestniczyłem w uroczystym przywitaniu pana komendanta i teraz myślę, że kolejne rozmowy będą już z tym panem Przemysławem Rawą. Uczestniczyłem w Święcie Ziemniaka w Szkole Podstawowej w Spytkowie. Brałem też udział w Gimnazjum Bystry w czytaniu trylogii. Jak również uczestniczyłem w 70-leciu Szkoły Podstawowej w Wilkasach imienia Kazimierza Jagiellończyka. Bardzo ładna impreza. Spektakl, który przygotowali nauczyciele, cieszył się ogromnym zainteresowaniem i później nawet na Facebooku wiele osób oglądało i podziwiało zaangażowanie i kunszt teatralny naszych nauczycieli. Uczestniczyłem w pierwszym turnieju z cyklu Mistrzostw z Gminy Giżycko w piłkę siatkową. To jest taka nowa impreza, którą tutaj na terenie naszej gminy chciałbym, żeby zagościła na stałe. Pierwszy turniej już jest za nami, jeszcze dwa w tym roku. Wzięło udział 7 drużyn i była, myślę, że taka zdrowa, wesoła rywalizacja. W Ekomarinie uczestniczyłem w spotkaniu na temat planowanych zmian w systemie oświaty. Spotkanie prowadziła pani senator Małgorzata Kopiczko, byli również przedstawiciele z kuratorium oświaty. Czekają nas duże zmiany w systemie oświaty. My do 17 lutego musimy podjąć decyzję o
w kształcie obwodów szkolnych. Później do 11 marca pan kurator ma czas na wydanie opinii o tych obwodach, a następnie do 30 marca, jeżeli dobrze pamiętam, musimy już podjąć uchwałę o tych obwodach. Także terminy już są wyznaczone, aczkolwiek nie wszystkie jeszcze dane mamy podane. Czekamy na ustawę tak naprawdę. I uczestniczyłem jeszcze w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. To z tych... Proszę, jeszcze podam Państwu o informacje o sprzedażach w ostatnim czasie, bo też miało miejsce kilka takich transakcji. W trybie bezprzetargowym sprzedaliśmy lokal numer 2, budynku numer 61, działka 120/1 o powierzchni 2041 m2, położona w miejscowości Kożuchy Wielkie, za kwotę 3850 zł netto. W trybie bezprzetargu sprzedaliśmy lokal mieszkalny numer 4, budynku numer 3, ulica Olsztyńska Wielkasy, działka 830, o powierzchni 11140 m2, położona w miejscowości Wielkasy, za kwotę 6000 netto. Sprzedaliśmy w trybie przetargowym działkę 810 o powierzchni 457 m2, położona w miejscowości Wielkasy, za kwotę 84 640 zł netto. Oraz dokonaliśmy sprzedaży w trybie przetargowym działki numer 25/6 o powierzchni 1610 m2, położonej w miejscowości Szczybały Gierzyckie, za kwotę 35 350 zł netto. Dziękuję za przedstawienie informacji z działalności między sesjami. Obszerność tych świadczy o tym, że pan wójt aktywnie pracuje. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tej sprawie? Jakieś pytania do pana wójta? Teraz przejdziemy do takiego punktu. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. Proszę, kto pierwszy zabierze głos. Proszę pan radny Wiesław Kulik. Ja są tysi. Radni są żadnym. Proszę, panie Kulik, proszę. Ja panie sołtysie, proszę, proszę. Starszy. Dobrze. Ja, proszę panie sołtysie. Parę drobnych spraw poruszę i więcej się nie będę opowiadał. Jest jedna sprawa, zapytanie do pana wójta, kiedy w końcu te oznakowania numeracji budynków w Grajwie powstaną, bo ja pierwszy zespół złożyłem w Urzędzie Gminy już w styczniu tego roku. Teraz po zebraniu tym miejskim, w którym pan uczestniczył, są poprawki, ale niewielkie. W porozumieniu z Radą Sołecką doszedł jeszcze jeden wskaźnik. Także nie 9, a 10. To jest taka moja sprawa pierwsza. Jedna drobna uwaga odnośnie nowych tablic. Z tego co widzę w Bystrym i z rozmowy z sołtysem z Wilkas, uważam, że te tablice są raz, że za duże. A po dwa, za wysoko montowane są. Jak mogą ludzie ci starsi w ogóle podejść i cokolwiek przeczytać? Ja nawet osobiście miałbym problem, żeby w górnej części tablicy bez wysokich obcasów zamontować cokolwiek. Odnośnie tablicy informacyjnej Grajwa, to co było poruszane na zebraniu wiejskim, to ja rozmawiałem w zakładzie komunalnym z pracownikami, żeby po prostu jedną z użytkowanych wcześniej drewnianych tablic trochę poprawili i zamontowali tam w tym miejscu, gdzie były zastrzeżenia na Grajwie. Także nie zachodzi potrzeba kupienia nowej. I jest jeszcze kolejna sprawa. Po niedawnym wypadku w Bystrym była blokada drogi na krajówce. I to, co teraz się stało na odcinku 300 metrów tego torowiska, to wołało pomstę do nieba. I na bieżąco jeszcze nadal ciężarowe, czyli mleczarka, co drugi dzień użytkuje. Ja uważam, że ten odcinek torowiska trzeba ratować jak najszybciej. Ja nie jestem w stanie tego za swoje pieniądze zrobić. Ja dbam o drogę powyżej. Bo tam już ten odcinek za torowiskiem w stronę Kożów, to ja już przestanę o tym rozmawiać, bo tam jest, to nie jest Rzymowskiego droga, to są drogi gminne. Bo tu słyszałem już uwagę pana radnego, że to jest Rzymowskiego droga. To nie tylko
dniu wypadku od pół do siódmej do wpół do jedenastej szło wszystko. Autobusy PKS-u Suwalskiego. Siła wyższa, panie Zuty, to siła wyższa, nic nie poradzimy. Ja rozumiem, trzeba... siła wyższa, ale żeby cokolwiek postanowić, to zapraszam pana przewodniczącego. Ja myślę, że do domu tym odcinku. Panie Zuty, się zrobił. Proszę się skracać i na temat dalej. I jeszcze jedna sprawa, zapytanie od mieszkańców, już ostatnie. Co jest z tą kanalizacją na Grajwo Kąpu Pałuchy? Czy w ogóle coś się posunęło do przodu, czy są na to pieniądze na przodu? Dziękuję. Dziękuję Państwu Dysie. Czy kto z Państwa radnych, pan Wiesław Kulik, tak? Proszę. Chciałem zapytać o ten chodnik właściwie Kasach, bo tak myślałem, że z Nadleśnictwem mamy dobre stosunki i że udało się to przez te półtora roku, z tego co wiemy, tak pan Kulikas poinformował na tamtej sesji, że dogadywanie się na temat tego chodnika trwało półtora roku. Myślałem, że to zostało załatwione, ale to teraz wygląda ten chodnik jakoś tak śmiesznie urwany. Ludzie się nabijają, że to jak w alternatywach. Może byśmy spróbowali w jakiś inny sposób jeszcze podziałać, żeby to dopiąć do tej drogi krajowej, żeby ten chodnik miał spójność i jakąś logikę, bo to naprawdę tam źle wygląda troszeczkę. Na ostatniej sesji też pytałem o ten zjazd do pana Ostrowskiego i do pana Sienkiewicza. Pan wójt to poinformował, że pan Ostrowski to rozebrał. Faktycznie ci mieszkańcy to rozebrali, jeden i drugi, ale w związku z tym, że te pokrywki się podnosiły do góry i uniemożliwiały wyjazd z posesji. Młodzi ludzie, którzy tam mieszkają, powiedzieli to samo, co ten starszy pan, że pokrywy te nie nadążały odbierać wody i należałoby według mnie to jak najszybciej poprawić. Widocznie to było źle zaprojektowane i źle wykonane. To jest chyba logiczne, bo nikt dobrej pokrywki by chyba nie niszczył i nie dewastował. To jest druga sprawa. I trzecia, chciałem zapytać o świetlicę w Kożuchach. Tam jest w tej chwili dwa dni tylko świetlica otwarta. W związku z tym, że pani tam, która opiekowała się świetlicą, uległa wypadkowi, praktycznie płaci ZUS. Czy w tej chwili możemy tak jakby podjąć jakieś poszukiwania innej pani, żeby to było otwarte tak jak w poprzednim czasie? W Kożuchach? Tak, w Kożuchach, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Kto z państwa radnych, bądź też sołtysów, chce zabrać głos? Pani Stasia, proszę pani Stasia pierwsza. Ja poproszę o wyjaśnienie na następujące pytanie. Otóż na zebraniu miejskim w Pieczonkach wpłynęła do sołtysa propozycja do wniosku na przyszły rok budżetowy. Pod tą propozycją podpisało się 20 mieszkańców. Wymóg ustawowy jest 15 mieszkańców. Po przeczytaniu przez jedną z uczestniczek zebrania i przekazaniu pani sołtys owej propozycji, pan wójt przejął ją, przeczytał i stwierdził, że propozycja, o której mowa, mianowicie w propozycji było zapisane uzupełnienia oświetlenia przy drodze powiatowej w sumie 5 lat, dodam, że jest to nitka oświetleniowa biegnąca przy drodze powiatowej, niemniej jednak droga powiatowa przebiega przez teren sołectwa i jest to droga łącząca dwie miejscowości. Pan wójt stwierdził, że owa propozycja nie może być przyjęta do wniosku, bowiem taka propozycja również nie może być zrealizowana, bo nie jest to zadanie własne gminy. Ja jednak poproszę, aby pan wójt, czy pan wójt podtrzymuje swoją opinię, jeśli tak, to ja poproszę, aby pan wójt uzasadnił jednakże z powołaniem się na konkretny przepis ustawowy. I taka moja uwaga. Na okoliczność moich zadawanych pytań, jeśli adresaci będą odpowiadać, bardzo proszę, aby powstrzymali się od wszelkich uwag i pouczeń pod moim adresem, uwag i pouczeń ingerujących ustawowo wolny i niezależny mandat radny. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani radny. Proszę pan radny Andrzej. Tak? Ja mam takie pytanie, czy jest ta sytuacja z ogrodzeniem cmentarza pod tym dajmą kierunku? I drugie pytanie odnośnie remontu dróg asfaltowych. Kiedy się odbędzie?
Dziękuję panu radnemu. Kto z państwa? Proszę, pan radny Krzysztof Anielawski. Trzy pytania. Właściwie dwa. Pierwsze jest pytanie. Jestem radnym na Świderskim. Jesteśmy już na pewno wiadomo, bo to różnie w dobrym kierunku idzie. Co na tak, tutaj, żeby publicznie powiedzieć, jak sytuacja wygląda. Taki wniosek chcę złożyć, bo jest dużo niejasności w sprawie komunikacji naszej. Czy byłaby możliwość jakieś zorganizowania posiedzenia wspólne Komisji Rady Miejskiej i Rady Giżycko, żebyśmy sobie to ustawili, żeby nie było zarzutów takich, że ci z miasta mówią, że dokładają do nas, a od nas odwrotnie. Także tutaj, żeby wyjaśnić to, ktoś może każdy wiedział, o co chodzi. Są różne opinie, też, że autobusy jeżdżą puste, niepotrzebnie, kto to płaci, że nie płaci za zaraz. Trzeba to wyjaśnić, taka jest moja, taki mój wniosek i taka moja prośba jest. Nie wiem, jak radni się na to zgodzą, ale to jest moje. No i trzecie moje pytanie chodzi o opłaty za mapy. Tam, gdzie powstały place zabaw, gdzie powstały, te siłownie zewnętrzne. Czy to, co zostało wykonane, to sołectwo musi wtedy zapłacić za tą mapę, czy to obejmuje na przyszły rok? Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę, kto z państwa radnych, bo jeszcze w sołtysu chce zabrać głos. Pan radny Jerzy Urzel, proszę. Jest pytanie do pana wójta. Na zebraniu wiejskim we wsi Wrony społeczeństwo apelowało o ograniczenie prędkości na drodze wojewódzkiej w kierunku przez wieś. Tam jest ograniczenie w tej chwili do 70. Postulowano, żeby jeszcze ewentualnie zmniejszyć czy do 50, czy nawet postawić białe tablice. Czy coś w tej sprawie było jakieś rozmowy? Dziękuję panu radnemu. Kto z państwa radnych czy sołtysu chce zabrać głos? Widzę. Panie wójcie, ja, jeżeli chodzi o kanalizę, co tu pan sołtys wspomniał, u nas, jak są te miejscowości Grajwo, Kąp, Upałty, mieszkańcy są bardzo zainteresowani jak najszybszym podłączeniem kanalizacji, bo to przeciąga się sprawa, poprzednia władza tego nie zrobiła, a teraz my musimy to jakoś zrobić. Projekty już są wykonane, bo chodzi też o to, że powstaje dużo działek budowlanych u nas i też ci inwestorzy tak samo martwią się, co będzie z kanalizą. To też takie mam pytanie i prośbę, żeby to jak najszybciej ruszyć z tematem kanalizacji w naszych miejscowościach, bo jak pan wójt wie, u nas kanalizacja w tych trzech wioskach dotyczy czterech jezior, tak panie Wacławie? Tam są cztery jeziora w okolicy, które wiadomo w jakimś sensie są zagrożone przez to, że nie ma kanalizacji. Jeżeli chodzi o drogi żwirowe, to ja bym też prosił, tak samo jak to wspominałem na pana wójta i na pana prezesa, że jak pogoda się ustabilizuje, bo teraz w takich deszczach jak ostatnio, to nie ma sensu już wyrzucania czy cokolwiek w dziury w drodze, bo one się rozmyją, a my mamy jeszcze takie drogi po lato, co były w tych ulewach, jakieś tam powyrywane takie różne historie, żeby na razie gdzie nie gdzie podsypać, żeby ludzie mogli mniej niszczyć samochody. Dziękuję. To myślę, proszę państwa, że nie ma więcej pytań, czy ktoś jeszcze ma interpelację do pana wójta, czy nie widzę. Tutaj kilku radnych się zwracało, żeby zrobić przerwę 10-minutową, to ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę państwa, wznawiam obrady 26. sesji Rady Gminy Giżycko po przerwie. Chciałbym poinformować, że naszą salę opuściło trzech radnych z każdych względów, ale informuję, że uchwały dziś podjęte będą prawomocne. Przechodzimy, proszę państwa, do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Trochę Nadziei na Nadzieję z podmiotem niepublicznym Gizelą Marią Freumann, NZOZ, poradnia uzależnień. Kto nam to przedstawił? Proszę zabrać głos. Uchwała w sprawie realizacji projektu pod nazwą Trochę Nadziei na Nadzieję z podmiotem niepublicznym Gizelą Marią Freumann, NZOZ, poradnia uzależnień. Omawiana była na komisji, więc nie wiem, czy państwo chcecie, żebym przybliżyła, o co chodzi, czy... Może tak ogólnie krótko. Ogólnie.
ogólnie. Więc jak wynika z treści uchwały, uchylamy uchwałę o tej samej nazwie, z tego względu, że w poprzednim naborze konkursowym, który miał swój przypisany numer projektów, nie udało się uzyskać dofinansowania i teraz ponownie będzie wniosek składany, a z tego względu, że konkurs każdy ma swój numer, tamta uchwała nie mogła pozostać i jest uchylona, a wprowadzamy nową uchwałę. A wybór partnera został dokonany w czasie przygotowania tamtej uchwały wcześniej, więc tutaj wszystkie formalności zostały wypełnione wstecz, tak? Już poprzednio. Nie trzeba było nowego partnera wybierać. Także tutaj tylko kosmetyczna taka zmiana, przyczyna, może tak, numer konkursu się zmienił. Dziękuję Pani Karolino. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, więc głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Przepraszam, jeszcze zapytamy o stanowisko komisji. Proszę pana. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Na oświadczenie nie było. Nie było. Tak. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Aniołowie Codzienności z podmiotem niepublicznym Danuta Piłkowska, Centrum Szkoleń Ratowniczych DAM-MED. Proszę Pani Karolino o przedstawienie projektu uchwały. Tu jest taka sama przyczyna jak w poprzedniej uchwale. Wniosek ponownie zostaje przedstawiony do kolejnego konkursu. Konkurs ma nowy numer, dlatego poprzednią uchwałę uchylą Państwo ludzie, a ta zostanie przyjęta, żeby można było składać na nowych warunkach. Przeczytam tak, przepraszam. Uchwała w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Anioły Codzienności z podmiotem niepublicznym Danuta Piłkowska, Centrum Szkoleń Ratowniczych DAM-MED. Dziękuję Pani Karolino. Proszę o zabranie głosu Panią Wiceprzewodniczącą. Tak, teraz. Tak, ja mam pytanie tylko krótkie. Czy mamy jakieś większe szanse w tym konkursie? Się zmieniły okoliczności, czy po prostu próbujemy niezależnie od nas? Czy to nie jest niezależnie, bo to jest konkurs, tutaj nie mamy wpływu jakby na wynik. Aczkolwiek w poprzednim naborze w jednym z tych projektów wszystkie wnioski zostały odrzucone. No tam były jakieś pogłoski o przyczynach, ale trudno odczytać, skoro to były niepotwierdzone jakby informacje. Także no liczymy na to, że w tym naborze większe szanse niezależnie od nas z powodzeniem. Dziękuję Pani Karolino za wyjaśnienie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę Pana Przewodniczącego Leszka Rafałko o opinię połączonej komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości działka zabudowana numer 130 o powierzchni 400 m kwadratowych położona w obrębie geodezyjnym Gajewo. Proszę Panią Emilię o przedstawienie projektu uchwały. Artykuł 18 ust. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości zabudowanych budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 74 m kwadratowych położonej w miejscowości Gajewo, obręb geodezyjny Gajewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 130 o powierzchni 400 m kwadratowych. Tutaj jedno zero jeszcze podnoszę przecinka. Szczegółowe położenie oznaczenia nieruchomości o której mowa w ustawie pierwszym zawiera mapkę stanowiącą załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko w miejscowości Gajewo, zatwierdzonym uchwałą nr 8/78/03 Rady Gminy Giżycko z dnia 14 maja 2003 roku i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działka nr 130 o powierzchni 400 m kwadratowych położone w miejscowości Gajewo przeznaczone jest pod teren drogi lokalnej oznaczone na rysunku symbolem 1L1 druga, częściowo 10D1 druga jako teren drogi dojazdowej oraz częściowo symbolem numer 2MN / NU pod zabudową mieszkalną usługową.
Działka zbudowana jest w budynku gospodarczym, murowanym, parterowym o powierzchni 74 m2. W związku z przeznaczeniem części działki nr 30 pod teren dróg, przyjęcie jej jest niezbędne do realizacji celu publicznego. W gminie uchwalono zasad nabywania, zbywania, wciągania nieruchomości oraz wydzierżawienia, wynajmowania, a zatem do nabywania nieruchomości niezbędna jest uchwała Rady Gminy. Dziękuję Panie Radnie za przedstawienie projektu. Jak wiemy, projekty uchwały były szczegółowo omawiane na połączonych komisjach, to jest Komisji Finansów oraz Komisji Rolnictwa. Proszę Pana Przewodniczącego Rafałka o opinię komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Czy widzę? Więc głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości działki nr 81/6 o powierzchni 424 m2 położona w miejscowości Sulimy. Poproszę Panią Emilię Chopuńską o przedstawienie projektu uchwały. W sprawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Giżycka uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Sulimy, obręb geodezyjny Sulimy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numerowego geodezyjnym 81/6 o powierzchni 424 m2 stanowiącym według tej ewidencji teren drogi. Szczegóły położenia i oznaczenia nieruchomości, które mowa w ustępie pierwszym, zawiera mapkę stanowiącą załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały podjęcie się w Radzie Gminy Giżycka. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Zasadność tej uchwały była szczegółowo omawiana na wczorajszej komisji. Czy jeszcze są jakieś pytania? Może jak będą pytania, tak? Dziękuję bardzo, panie Widio. Poproszę Pana Przewodniczącego połączonych komisji o opinię komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby odnieść się do projektu uchwały? Proszę. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działki nr 18/4 o powierzchni 2718 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Kronka. Zbycie prawa własności części strychu wraz z udziałem 37 tysięcznych w prawie własności gruntu. Poproszę Panią Emilię o przedstawienie projektu uchwały. W sprawie artykułu 18 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Giżycka uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargowej prawo własności części strychu wraz z udziałem 37 tysięcznych w prawie własności gruntu działki oznaczonej numerem 18/4 o powierzchni 2718 m2 położonej w miejscowości Gromka, obręb geodezyjny Gromka i z wyżej wymienionym udziałem w elementach wspólnych budynków. Szczegółowe położenie oznaczenia nieruchomości, której mowa w ustawie pierwszym, zawiera mapkę stanowiącą załącznik uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała też była przedmiotem naszej komisji. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. I znów Panie Reszku, proszę o opinię komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości działki nr 219/2 o powierzchni 7196 m2 położonej w miejscowości Krupi na działce nr 226/1 o powierzchni 681 m2 położonej w miejscowości Gajewo
Poproszę panią Emilię o przedstawienie projektu uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na dokonanie przez wójta gminy Giżycko zamian nieruchomości stanowiącej własność gminy Giżycko z działki odnoszonej numerem geodezyjnym 219/2 o powierzchni 7196 m2 położonej w miejscowości Krupin, obręb geodezyjny Krupin, na nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 226/1 o powierzchni 681 m2 w miejscowości Gajewo, obręb geodezyjny Gajewo. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o których mowa w ustępie pierwszym zawierają umowy stanowiące załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się ktoś gminy Giżycko. Traci moc uchwała nr 10/100/2011 Rady Gminy Giżycko z dnia 21/7/2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 219/2 o powierzchni 7196 m2 położonej w miejscowości Krupin. Uchwała powierza się w tym. Dziękuję pani Emilio. Jak wiemy, temat projektu uchwały był szczegółowo omawiany na połączonych komisjach. Proszę pana Leszka o opinię komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie najem nieruchomości. Lokal socjalny w miejscowości Doba. Proszę pani Emilię o przedstawienie projektu uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktu 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu lokalu socjalnego nr 3 o powierzchni 46,20 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 7,20 m2 budynku wielorodzinnym Doba 1 usytuowanym na działce numerze geodezyjnym 16/102 w miejscowości Doba, obręb geodezyjny Kamionki na okres potrzebny. Szczegółowe położenie oznaczenia nieruchomości, o której mowa w paragrafie pierwszym, zawiera akta stanowiące załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Giżycko. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Uzasadnienie też połączone. Tak. I teraz panie Leszku, proszę opinię komisji. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki nr 220 o powierzchni 2,81 hektara położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo. Pani Emilio, proszę zabrać głos. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości o numerze geodezyjnym 220 o powierzchni 2 hektary 8100 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo na okres do 3 lat. Szczegółowe oznaczenie nieruchomości, o której mowa w paragrafie pierwszym zawiera akta stanowiące załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Giżycko. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uchwała również była przedmiotem obrad na komisji. Dziękuję pani Emilio za przedstawienie projektu uchwały. Panie Leszku, proszę. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Więc głosujemy. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po wschodniej stronie ulicy Węgorzewskiej, gmina Giżycko. Proszę panią Emilię o przedstawienie projektu uchwały. Państwo dostaliście dzisiaj nowy załącznik graficzny numer 1. Tam jedna działka była
z tej uchwały, ponieważ jest ona ujęta w uchwale wcześniej przyjętej. Także byśmy po prostu nie wyglądali. Tak jest. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Grzyskowa uchwala, co następuje. Wystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grzysko obejmującego część obrębu geodezyjnego do jego. Granice obszaru, jak i opracowanie planu wydziela załącznik Zgrania Załączności Graficznej nr 1 uchwała do uchwały stanowiącej jej integralności. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Grzysko. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest zapewne też było szczegółowo omawiane w komisji. Dziękuję Panie Emilio. Panie Leszku, proszę nam przedstawić opinię komisji połączonych. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po stronie zachodniej ulicy Węgorzewskiej gmina Giżycko. Proszę Panie Emilio. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 14 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Grzysko uchwala, co następuje. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Giżycko obejmującego część obrębu geodezyjnego Gajewo. Granice obszaru objętego wykonaniem planu zawierają załączniki graficzne nr 1-2 do uchwały stanowiącej integralną część. Wykonanie uchwały podjęcia się wójta gminy Giżycko. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję Panie Emilio. Panie Leszku, proszę. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widać. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wilkasy nad jeziorem Tajki, gmina Giżycko. Panie Emilio, proszę przedstawić nam. Na podstawie artykułu 18 ustawy 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wilkasy nad jeziorem Tajki, gmina Giżycko. Granice obszaru objętego planem miejscowym zawiera załącznik geograficzny do uchwały stanowiącej integralną część. Tracą moc obok następujące uchwały. Uchwała nr 24/309/2013 Rady Gminy Giżycko z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Wilkasy gmina Giżycko. Uchwała nr 12/88/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian uchwały nr 24/303/2013 Rady Gminy Giżycko z dnia 11 marca 2013 roku dotyczącym przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wilkasy gmina Giżycko i uchwała nr 13/101/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 9 września 2015 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej. Dziękuję Panie. Tak jest. Wiemy, że to było szczegółowo na połączonych komisjach. Panie Leszku, proszę przedstawić opinię komisji połączonych. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem przedstawionej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/252/2016 Rady Gminy Giżycko dnia 27 września
Panie Jerzy, proszę mi zrobić. Z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giżycko. Proszę Panią Emilię o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 25 łamane na 252/2013 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giżycko. Ja może nie będę czytała treści tej uchwały, bo z treści wynika, że po prostu niektóre paragrafy, punkty z tego regulaminu są albo wykreślane, albo zastępuje się innym stwierdzeniem. Wynika to z tego, że organ wojewoda jako organ nadzorczy wydał rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające w części na przykład regulamin uchwałę Rady Miasta. I wychodząc tutaj naprzeciw, chcemy ten nasz regulamin dostosować do obowiązującego porządku prawnego. Żeby nie było takiego to problemu. Żeby uniknąć różnych sytuacji. Bardzo dobrze. Tak, panie przewodniczący połączonej komisji, proszę o opinię. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Zapraszam Panią Skarbnik do zabrania głosu. Uchwały określają stawki podatkowe od nieruchomości, od gruntów, od budynków i ich części oraz od budowli zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Na mocy tego projektu traci moc uchwała nr 15/148/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku były omawiane na komisjach. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż proponowany projekt nie przewiduje, a raczej przewiduje utrzymanie stawek podatkowych albo na poziomie roku 2016, albo go obniża. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Stawki nie rosną. Teraz poproszę o Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty, Panią Stanisławę Pietrzak, o opinię Komisji Oświaty. Wspólne, tak. I rewizyjne, dobrze. Opinia Komisji jest pozytywna. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Teraz poproszę Pana Leszka Rafałko o opinię Komisji Połączonych. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie podatków? Nie widzę, więc głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wysokości podatku od nieruchomości? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016. Proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie przewiduje zmiany planu dochodów budżetu, planu wydatków budżetu, planu wydatków na zadania inwestycyjne, planu dotacji udzielonych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, planu wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności, planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu wydatków jednostek pomocników. Po wprowadzeniu proponowanych zmian budżet gminy Giżycko kształtować się będzie następująco. Plan dochodów ogółem w wysokości 41 381 628 zł 39 groszy. Plan wydatków ogółem w wysokości 41 339 961 złoty 39 groszy. Nadwyżka budżetu w wysokości 41 667 zł pozostanie niezmieniona w stosunku do uchwały poprzedniej.
Tak samo przychody i rozchody budżetu są w wysokości niezmiennej w stosunku do uchwały poprzedniej. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 480 487,86 zł. Przed podjęciem uchwały chciałabym, żeby Państwo zajrzeli do załącznika numer 3. Wycinek tego załącznika otrzymali Państwo dzisiaj i w punkcie 59 proponuje się zmianę nazwy zadania. Nie zmienia się żadna inna wartość kwotowa tego zadania. Było wcześniej modernizacja i wyposażenie świetlic w miejscowości Kozin i Doba. Teraz zadanie będzie nazywać się Ożywiamy społeczną energię poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry w gminie Wierzycko. Zmiana wymuszona jest tym, że wniosek, który został złożony do regionalnego programu operacyjnego, musi mieć całkowitą zgodność w nazwach. W związku z tym w załączniku inwestycyjnym nazwę należy dostosować do wniosku. Chciałabym również, żeby w projekcie uchwały wrócili Państwo do podpunktu 6. Plan domowych wydatków związanych z zadaniami powinno być związany. Dziękuję. Dziękuję Pani Moniko za przedstawienie projektu uchwały. Poproszę Pana Przewodniczącego Leszka Rafałko o opinię Komisji Połączonych. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pani Stasia, proszę. Proszę Państwa, w wniosku sołeckim, bo tutaj są wprowadzone do tegoż projektu zmiany, załączniku numer 9. I tak, zadanie pod nazwą zagospodarowanie, czy tak też remont wieloletni przystankowej w Nowych Sołdanach, przeznaczona była kwota 4,5 tysiąca. W ramach tej kwoty, nie całej kwoty, bo znaczna część, około 1300 zł, została niewykorzystana. Natomiast za pozostałą kwotę wykonano nową ławkę, gdzieś 10 metrów kwadratowych położono podwórku i 4 zielone drzewka posadzono. Natomiast sama wiata wymaga w dalszym ciągu odnowienia, to znaczy polegającego na odmalowaniu, i dziura w dachu tejże wiaty powoduje, że cieknie przez niej deszcz i pada na nową ławkę. Pozostała kwota z tego zadania to jest około 1300 zł. Z tejże kwoty w nowym wniosku poprawionym aż 1000 zł przeznaczone jest na wyjazd grupki dzieci do gminy ZOO. I z tego 1000 aż 700 zł przeznaczone jest na kiełbasę i na słodycze. Ja się z wydatkowaniem środków publicznych takim nie zgadzam. Nie jestem przeciwna wyjazdowi dzieci do gminy ZOO. Nie jestem przeciwna, aby przeznaczyć jakąś część pieniędzy na kiełbasę, na słodycze. Ale kiedy nie dokonano do końca remontu przystanku i z tej części pieniędzy aż 1000 zł przekazuje się na dla 10 bądź 15 dzieci, przecież to całą szkołę można by było oddzielić kiełbasą z słodyczami za taką kwotę. A tutaj dla grupki dzieci przeznacza się 700 zł na kiełbasę i cukierki, wiecie kochani. Nie rozumiem ja czegoś takiego i takiej decyzji. Ja na to zgody nie wyrażam. Niemniej jednak oczekuję, że do końca roku wiata zostanie odmalowana i ta dziura w dachu załatana. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani. To chodzi o Fundusz Sołecki, tak? Oczywiście, że. Takie sprawy to trzeba w sprawach różnych, Pani Stasiu, bo to nie dotyczy tego chyba. Dotyczy, bo to są zmiany wprowadzone. A Pani Stasiu, ja nie wiem, nie znam się aż tak dobrze na tym, ale jak jest u nas fundusz dzielony, to u nas jest tak, że ludzie mówią propozycje, głosują i co zostanie przegłosowane, to robią. Rozumiem ja to. W poprawkach do funduszu ja w zebraniu do końca nie uczestniczyłam, ponieważ ze mną jeszcze dodatkowo trzy panie opuściły zebranie ostatnie wiejskie w Pieczonkach, ponieważ z uwagi na... W sumie uczestniczyło do mego, na
naszego wyjścia 15 osób z uwagi na skandaliczne zachowanie niektórych osób, na bałagan w prowadzeniu zebrania. Pani Sokis w ogóle nie reagowała, w ogóle nie czuwała nad porządkiem. Agresywne głosy, atmosferę chamstwa, kołtuństwa. W ogóle sytuacja była, powiem panu, niebezpieczna, ponieważ od niektórych uczestników zebrania wzięło alkohol. Stąd też opuściliśmy to zebranie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny jest, to teraz Krzysztof. Pan radny Krzysztof Abielawski. To za chwilę. Przeczytałem załącznik numer 3. W tym punkcie, gdzie jest projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. I tu na końcu jest wypisane oraz ośrodki strawne Brzoza i Fergo. W tej jednej linii Brzoza i Fergo jeszcze jest na środowisku. Trzeba by było mówić. To jest tylko nazwa. Tam są trzy ośrodki. Nie, trzy radne. Dobrze. Proszę pan radny. Ja wczoraj na komisjach połączonych poruszyłem temat wykonania nawierzchni asfaltowej Piękna Góra Ostrów w Łabędzi. Wczoraj się przejechałem na tą drogę jeszcze przed komisją, to co pan Dziwi powiedział, że faktycznie tam droga ta wygląda fatalnie, ale proszę państwa, jest też taka droga do hotelu Tajfun. Jaka jest różnica między tymi drogami? Uważam, że w pierwszej kolejności, jeżeli byśmy mieli wydatkować pieniądze, należałoby poprawić drogę do hotelu Tajty. Z jakiego względu? Podatki płacą również ci z hotelu Tajty, tak jak ci z hotelu na w tym Ostrowiu w Łabędzi. Może wysokość się zwiększa, bo tam 10 tysięcy, z hotelu Tajty chyba jest 6 tysięcy. Natomiast do hotelu Tajty dojeżdża jeszcze ponad 300 osób, mieszkańców z osiedla Prefabet. I tam droga jest jeszcze gorsza. Tam stoi kałuża na kilkanaście metrów. Jest tam droga wąska, jest droga betonowa. Pozostałość po starej drodze sprzed chyba kilkudziesięciu lat. No i należałoby albo podpiąć pod te same zadanie Piękną Górę i tą drogę w Prefabecie. I wtedy może, ja wiem, że jest dopłata, panie wójcie, to pan wczoraj nam tłumaczył, ale uważam, że w pierwszej kolejności jednak ta droga do Prefabetu należałoby ją też dziś ująć, bo to jest po prostu tragedia, tam co tam się wydarzy. Dziękuję. A podatki myślę, że wszyscy płacą tutaj w podobnych proporcjach, no może ten model jest lepszy, to tam podatki są wyższe. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik chciała zabrać głos, tak? Czy poproszę? Ja bym sprostować wypowiedź pani Pietrzak. W załączniku numer 9 w pozycji 14 podpunkt 5 jest organizacja wycieczki integracyjnej do mini-zon o łączną kwotę 1000 zł, w tym 700 zł z przeznaczeniem na dojazd, czyli na autobus, nie na tak jak pani mówi. Niestety, to taka na środki spożywcze przeznaczone jest 300 zł. Zanim myślę pani skarbnik zebrania, to słyszałam, że 300 zł jest przeznaczone na dojazd i na wstęp, natomiast 700 zł przeznaczone jest na kiełbasę i na słodycze. Dziękuję uprzejmie i proszę mnie nie prostować. Czy co? Ja będę oświadczał. Ale nie głosowałam już za. Czy to wyjaśnienie przyjmuje pani do wiadomości, czy to trzeba jeszcze sprawdzić? Dziękuję bardzo. Czy pan wróci się do... Proszę panie wójcie. Panie radny, ja już dużo wcześniej mówiłem o drodze do hotelu Tajter i podjęliśmy działania przejęcia tej drogi, z tym, że Prefabet nie przekazał nam całej drogi. Nie możemy jej remontować, bo tylko mamy w połowie. Sądziliśmy o to, żeby przekazali nam całej rozciągłości tę drogę. To jest jeden argument, który mówi o tym, że nie możemy nawet podjąć działań remontowych nawet na tej drodze, bo nie stanowi naszej własności. Jakby pan się wcześniej zainteresował tematem, to by pan o tym wiedział. Ale no niestety, no tak to wygląda. Ja rozmawiałem o tym już i z tam osobą zarządzającą tym hotelem i on o tym wie. I wie, że jestem zainteresowany tym, by tę jakość drogi poprawić. Z tym, że to nie będą tak małe nakłady, jeżeli byśmy się zdecydowali, byście państwo się zdecydowali, dlatego że tam na razie droga jest ułożona z płyt i to w złym stanie rzeczywiście. Jeżeli mielibyśmy zrobić ją na takim
dobrym poziomie, to trzeba było płyty zdjąć i podbudowę, i warstwy, także to są już znaczne koszty. Nie tak jak tutaj do tego ośrodka, gdzie, tak jak już Państwu, części Państwu mówiłem, tam partycypować w kosztach budowy wyraził chęć ten ośrodek i nawet zadeklarował znaczną kwotę. Połowę. Do połowy, jeżeli by to było w kwocie oszacowanej wstępnie. Wstępnie sądziliśmy, że do 50 tysięcy, że w tej kwocie będzie można położyć tą kolejną warstwę bitumiczną, jednak niestety w wyniku przetargu najniższa kwota, która, najniższa oferta, która mogła być wyłoniona w drodze przetargowej, opiewała na kwotę 85 tysięcy. To jest znacznie wyższa kwota niż sądziliśmy i w związku z tym unieważniłem ten przetarg i ponownie przystąpiliśmy do przetargu, licząc na to, że w najbliższym czasie mogą te oferty być niższe. Z tym, że tak jak Państwu częściej mówiłem na komisji, ja nie jestem za tym, żeby wydatkować pieniążki ponad wartość inwestycji. Jeżeli znów się okaże, że będą kwoty zbyt wysokie, to nie przystąpimy do inwestycji, bo ja dbam o finanse naszej gminy, by nie trwonić zbytnio pieniążków, by jak najoszczędniej robić jak najwięcej. A tutaj w tym przypadku mamy jeszcze dofinansowanie ośrodka, który jest żywo zainteresowany budową tej drogi. W zasadzie to będzie nawet nie budowa, tylko remont, bo położenie tylko jednej warstwy. Nie musimy robić całej podbudowy, nie musimy robić dwóch warstw, nie musimy robić projektu. Jest to dużo tańsze rozwiązanie i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Dziękuję panie wójcie. Ja myślę, że pan wójt dobrze zrobił, że na razie ten przetarg nie ważny, bo mi się wydaje, że teraz jest duże zapotrzebowanie na usługi takie jak budowa dróg, a myślę, że na przedmówkę, jak niektórzy mówią, czy wiosną, czy na początku lata te ceny spadną, będziemy mieli roboty po prostu i wtedy ceny spadną zdecydowanie. Tak myślę, zobaczymy. Pan radny Wiesław Kulik, proszę. Chciałbym, żeby pan powiedział, że ja się nie interesowałem wcześniej, ja się interesowałem, dzwoniłem do gminy, nawet pytałem się, jaki jest stan tej drogi właśnie koło PFW-u. Informację dostałem, że ta droga została przekazana dla gminy, dlatego uważałem, że to jest droga już gminna i należałoby podjąć takie działania. Jeżeli pan twierdzi, że ta droga jest jeszcze w zasobie grupy H+H, to oczywiście tematy nie poruszamy, zostawiamy do momentu przekazania. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy to jeszcze nie wyjaśnię? To pan widzę, nie słucha ze zrozumieniem, bo ja twierdzę, że przejęliśmy część drogi. Przejęliśmy nie całą drogę i w związku z tym całej nie możemy budować. Jeszcze raz powiem. Przejęliśmy część drogi. To jaką część? Nikt nie robił podziału tej drogi. Ona jest w naturalny sposób, działka jest przedzielona. Prawdopodobnie tak wizualnie to mniej więcej 60%, jakby pan chciał procentowo określać. Przejęliśmy. Tak. A jaki to odcinek drogi jest do nas? 200 metrów. 200 metrów. Czy firma Tajty Hotel była zainteresowana dofinansowaniem? Na razie nie można nawet na ten temat rozmawiać, bo nie jesteśmy właścicielami drogi. Czyli trzeba temat drążyć, żeby to doszło do skutku kiedyś w przyszłości, tak? Teraz proszę Państwa. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Kto z Państwa radnych? Tak? Komisja jeszcze nie przedstawiała opinii. Tak, panie przewodniczący, proszę o opinię połączonej komisji. Opinia komisji pozytywna. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. 10. Dziękuję bardzo. Teraz przepraszam emocji. Kto z państwa radnych był przeciw? Proszę podnieść rękę do góry. Dwa głosy. Kto się wstrzymał? Wszyscy. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Giżycko na stałe obwody Głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Poproszę panią Basię o przedstawienie tej uchwały. Na początku
Państwa, w załączniku do uchwały nr 23/299/2012 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 lipca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Giżycko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się zmianę dotyczącą siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 11 z dotychczasowej Szkoła Podstawowa w Bystry, Bystry 9A, 11500 Giżycko, na Świetlica Wiejska Bystry, Bystry 1i, 11500 Giżycko. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Giżycko. Uchwała podlega przekazaniu wojewodzie i komisarzowi wyborczemu w Olsztynie. Wchodzi w życie z dniem podjęcia, po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Giżycko i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Otóż, proszę Państwa, spełniając wymóg artykułu 186 paragraf 1 Kodeksu Wyborczego w związku z artykułem 15a ustawy przepisy wprowadzające kodeks wyborczy od dnia 1 stycznia 2017 roku należy zapewnić lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w liczbie co najmniej jednej drugiej lokali w danej gminie. W naszej gminie mamy 12 lokali obwodowych komisji wyborczych, w związku z tym 6 lokali musi być dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Stąd jest projekt uchwały zmieniający siedzibę obwodowej komisji w Bystry. Również ja w uzasadnieniu napisałam Państwu, iż po dokonaniu niezbędnych zmian budowlanych, które już uległy zakończeniu w Świetlicy Wiejskiej w Upałkach Małych, lokal ten będzie dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Dziękuję Pani Basiu za przedstawienie tej uchwały. Projekt uchwały był omawiany na Komisji Oświaty. Poproszę Panią Stanisławę Boczek o opinię Komisji. Na wspólnej z Komisją Rewizyjną. Przepraszam. Tak. Opinię Komisji wspólnej. Tak, tak. Nie, w ogóle tylko przeoczenie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Więc głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Punkt 23. Informacja dotycząca analizy oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników innych jednostek organizacyjnych. Proszę Panią Masię o przedstawienie informacji. Proszę Państwa, Marnowski, spełniając wymóg ustawowy, przedłożył informację 29 września 2016 roku, informując, iż oświadczenie majątkowe za 2015 rok pana Marka Jezudowicza, wójta gminy Giżycko, zostało złożone w wojewodzie warmińsko-mazurskiemu w terminie określonym ustawą. Nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym złożonym przez pana wójta nie stwierdzono. Naczelnik Urzędu Skarbowego w pismie dnia 18 października 2006 roku poinformował, iż w wyniku analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz przez osoby wydające decyzje administracyjne gminy wójta przesłanych przez wójta gminy Giżycko nie stwierdzono nieprawidłowości. W oświadczeniu majątkowym złożonym przez wójta gminy Giżycko pana Marka Jezudowicza nie stwierdzono nieprawidłowości. Dziękuję Pani Basiu. Teraz Pani Basia, niech Pan opowie, jak to radni złożyli oświadczenia. Punkt 24. Proszę. Proszę Państwa, otóż tak. Oświadczenie majątkowe za 2015 rok pana Mirona Sztuka, przewodniczącego Rady Gminy Giżycko, zostało złożone w wojewodzie warmińsko-mazurskiemu w terminie określonym ustawą. Nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym złożonym przez pana przewodniczącego Rady nie stwierdzono. I Urząd Skarbowy w Giżycku. W wyniku analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Giżycko oraz przewodniczącego Rady Gminy Giżycko nie stwierdzono nieprawidłowości. Dziękuję Pani Basiu za dobre słowa. Punkt 25. Odpowiedzi pana wójta na wnioski, interpelacje i zapytania. Proszę Panie wójcie. Już pana sołtysa nie ma. Ja informowałem pana sołtysa i w czasie zebrania sołtysa, że w tym roku numeru tam nie będzie, dlatego że zostały wykonane nazwy ulic.
z tych pieniążków, które mieliśmy przeznaczone w budżecie na znakowanie i że oznakowania będą brane pod uwagę przy realizacji w następnym roku, gdzie również przeznaczymy pewną kwotę na wykonanie oznakowań. Jeżeli chodzi o taką opinię pana sołtysza, że są za duże dane informacyjne, no to jest niestety kwestia gustu, bo mogą być małe, mogą powiedzieć, ktoś powie, że za małe i drugi powie, że za wysokie, za szerokie czy za wąskie. My zamówiliśmy teraz obecnie nowe tablice i to zupełnie nowej technologii wykonane, one już są metalowe, tak żeby były trwalsze. I mam nadzieję, że będą dłużej użytkowane, bo te starego typu, no niestety, z uwagi na warunki atmosferyczne, one dość szybko są zniszczone, a poprzez używanie różnego rodzaju pinesek czy innych tym podobnych rzeczy, to wygląd ich jest bardzo nieestetyczny. Tutaj te o zupełnie innej technologii wykonania i innym sposobie wieszania informacji powinny nam dłużej służyć i wygląd mieć bardziej estetyczny. Odnośnie zniszczeń na torowisku, to na pewno tam większy ruch spowodował większe zużycie nawierzchni, z tym, że mieliśmy, jak Państwo sami zauważyli ostatnio, bardzo obfite opady deszczu i długotrwałe. Na wielu drogach ubytki te powstały. Systematycznie nasz sprzęt jeździ i to naprawia, aczkolwiek no, z uwagi na rozległość naszej gminy i ilość kilometrów tych dróg, to nie jesteśmy w stanie w ciągu tam krótkiego okresu naprawić tych wszystkich dróg. Na pewno i tamta również doczeka się naprawy. Najważniejsze, że jest przejezdna i że mamy na to środki, by ją naprawiać. Odnośnie pytania dotyczącego kanalizacji, to od razu połączę tu odpowiedzi dla pana przewodniczącego. Ta dokumentacja jeszcze nie została ukończona. Tak, aglomeracja przygotowuje projekt budowy sieci kanalizacyjnej na Grajwo, Kąt, Bałty. Teraz będą na etapie uzyskania pozwolenia na budowę, także sądzę, że jeszcze około 3 miesięcy maksymalnie to ta formalności związane z całą dokumentacją powinny zostać zakończone. Następnie będę poszukiwał możliwości pozyskania środków zewnętrznych. To nie można teraz określić terminu realizacji zadania, ponieważ budżet nasz gminny nie jest w stanie udźwignąć realizacji tej inwestycji z własnych środków. A pojawiają się różne nabory, aczkolwiek bardzo często jest tak, że akurat nie dotyczą naszej jednostki, ponieważ są ograniczenia w możliwości w aplikowaniu po te środki. Teraz jesteśmy naprawdę bardzo zmotywowani do tego, żeby pozyskać środki zewnętrzne. I niestety tutaj trzeba będzie się troszeczkę uzbroić cierpliwość. Jak pojawią się tylko nabory, będziemy startowali i będę informował pana radnego i radnych o tym, że piszemy przygotowujemy wnioski. I oczywiście tak. I mieszkańców. Odnośnie pytania o chodnik, jak wcześniej powiedziałem w swoim wystąpieniu, chodnik jest przygotowany przez projektanta, który zachował wszystkie standardy dotyczące projektowania i była zrobiona też organizacja ruchu zatwierdzona przez policję i prawidłowo jest usytuowany i chodnik, i przejście dla pieszych, i oznakowanie, i tutaj nie można mieć do tego żadnych zastrzeżeń, ponieważ wszystkie służby się wypowiedziały na ten temat, pozytywnie oceniając ten projekt. To, że jest na łuku przejście dla pieszych, to nawet stwierdzono, że to tym bardziej to jest dobre, dlatego że jest widoczność w obie strony lepsza. Gdyby była za łukiem, to pojazdy dojeżdżające do łuku nie widziałyby, czy ktoś zamierza przejść przez jezdnię. A tak to jest dużo lepsza widoczność. I to już to odnośnie nadleśnictwa, o tym mówiłem. Zjazd z ulicy Szkolnej też była już omówiona sytuacja. Nie chcę się tu odnosić do tej informacji, czy pan to uszkadzał, czy nie uszkadzał. Ja z nim już z tym panem rozmawiałem. Są czynione starania, by zrobić jeszcze inny system odwodnienia, z tym, że muszę państwu uświadomić, że przy tym robie odpływowym, który teraz jest zrobiony, przy takich normalnych opadach on spełnia swoje zadanie.
to kwestia zalewania może istnieć tylko, jeżeli mamy bardzo intensywny deszcz. Na samym miejscu. Tylko tak, ale w takich sytuacjach to w wielu miejscach niestety, mimo nawet kanalizacji deszczowej położonej, to i tak występuje ten problem zalewania. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby przy wielkich ulewach zrobić takie odbiory wody, żeby zawsze one zapewniły nam odbiór i nie zalewanie. Tutaj ja sam osobiście jeździłem właśnie sprawdzić u tego pana ten zjazd w momencie, kiedy mieliśmy kilka tych dni takich bardzo deszczowych, non stop się piło i tam nie było problemu zalewania, nie przelewało się to, bo woda była zbierana właśnie tym rąbkiem odpływowym. Ale jest to w naszym kręgu zainteresowania, z tym, że tak jak już państwa informowałem na poprzednich sesji, wiąże się to z większymi nakładami i prawdopodobnie może się wiązać również i z projektem. Mamy jeszcze potrzebę zweryfikowania naszej koncepcji. To są rzeczy, które wymagają projektanta, który fachowym okiem spojrzy i zaproponuje jakieś rozwiązania. Możliwych na razie rozwiązań jest kilka. Nie zostały jeszcze wybrane te, które będziemy mogli wprowadzić i urzeczywistnić. Odnośnie świetlicy w Kożuchach to pytanie nie powinno być do mnie kierowane, ponieważ ja nie dysponuję bezpośrednio pracownikami Gokiru czy świetlicy. To pani dyrektor autonomicznie tym się zajmuje i to ona decyduje, czy są zastępstwa i na jakich zasadach funkcjonuje świetlica. Odnośnie pytania dotyczącego zebrania w Pieczonkach, to pani Stasiu, ja byłem obecny na zebraniu i ten wniosek też przeczytałem mieszkańcom i zadawałem pani pytania, czy my możemy realizować zadanie na nie naszej działce. I pani również nie odpowiedziała, czy my możemy i w związku z tym wniosek zrozumiałem, że pani sołtys w związku z tym dalej nie procedowała, zwłaszcza, że pierwsze wnioski, które została poddała pod głosowanie, wykorzystały, czy zagospodarowały całą kwotę funduszu sołeckiego, a tutaj w tym przypadku była kwota prawdopodobnie też niedoszacowana. Aczkolwiek to jest bardzo trudne do stwierdzenia podczas takiego jednego zebrania, czy taki wniosek się kwalifikuje, czy też nie, bo to była sytuacja złożona. Dlatego też i panią pytałem o to na zebraniu, jakie ma pani zdanie. Czy możemy, czy też nie możemy tam tak bezpośrednio podjąć uchwałę, ponieważ dotyczyła nie naszego obszaru. Teoretycznie no powiem to tak, tu trzeba by było jeszcze mieć radcę prawnego na i całe te możliwe przepisy, żeby móc podnieść do tak złożonego zadania podczas zebrania sołeckiego. Jeżeli chodzi o ogrodzenie cmentarza w Kamionkach, tam już mamy wytypowane rodzaje tego ogrodzenia i będziemy teraz zamawiali materiały, z tym, że nie wiadomo, czy w tym roku damy radę cokolwiek zrobić, jeżeli aura na to nie pozwoli, a jeżeli pozwoli, no to przystąpimy do działań. Na pewno pieniążki są na to przeznaczone w budżecie i wybrane już elementy do zamówienia. Odnośnie napraw dróg asfaltowych mamy w budżecie też kwotę zaplanowaną, z tym, że podobna jest sytuacja jak z wykonaniem tamtej drogi na Pięknej Górze. Tutaj, znaczy podobna, inna może sytuacja, bo nie złożono nam żadnej oferty. Mimo, że robiliśmy już dwukrotnie podejście do tego, by wyłonić wykonawcę, nikt nie podjął się tej pracy. W tym momencie mamy, czy w tym okresie jesiennym mamy bardzo dużo, czy nie tylko my, ale właśnie w naszym tutaj rejonie jest dużo prac drogowych i firmy związane z tą działalnością, które wygrały przetargi, nie mają już mocy przerobowej. I w związku z tym niestety, ale nie przystąpiły do realizacji zadania napraw tych naszych dróg asfaltowych. Z tym, że ja spróbuję jeszcze trzeci raz ogłosić konkurs na wykonanie, przetarg na wykonanie tych napraw i mam nadzieję, że może w końcu jakaś firma podejmie się zadania i będzie realizowała naprawę. Jeżeli chodzi o rondo na ulicy Świderskiej,
Rozmawiałem w poniedziałek na ten temat z panem burmistrzem. Twierdzi, że jest wszystko na dobrej drodze, aczkolwiek to już też nie jest w jego gestii, bo przekazana została dokumentacja do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i teraz po stronie Generalnej Dyrekcji leżą dalsze działania. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku będzie przetarg i przekazanie placu budowy do wykonania. Ale ani pan burmistrz, ani ja w tym momencie nie mogę za to ręczyć, bo to teraz jest w gestii Generalnej Dyrekcji. Drugie pytanie nie zdążyłem zapisać, panie Krzysztofie. Komunikację miejską, tak? Komunikację miejską. Pan mówi o komunikacji. Tak, wspólne posiedzenie rady. A ja to nie dobrze, to wtedy to już do pana przewodniczącego, jeżeli. Tak. Rozmawiamy. To można odesłać do przewodniczącego. Tak. Opłaty później porozmawiamy. Za mapy. My nie pobieramy opłat za mapy. Te, które zostały już zakupione z budżetu gminnego, to tak w tym roku zostanie. Te, które na następny rok są zaplanowane, to już będą z Funduszu Sołeckiego. Z tym, że będzie też taka sytuacja, że my postaramy się skorzystać z tych map, które zostały w tym roku zakupione. Bo jeżeli w ciągu 6 miesięcy złożymy kolejne zgłoszenia na zadania na następny rok, to możemy skorzystać właśnie z tych ma obecnie w tym roku zakupionych, jeżeli dotyczą tego samego obszaru. Także być może będą gdzieś jeszcze oszczędności na mapach. Ograniczenie prędkości. No, tu z drogami wojewódzkimi jeszcze nie mam tego ustalonego, aczkolwiek rozmawiałem tutaj z panią wiceprzewodniczącą, bo też osobiście interweniowała o wprowadzenie w sterławkach średnich znaków białych świadczących o wjeździe do miejscowości i niestety odpowiedź dostała negatywną, że będą tylko znaki ograniczenia do 70 km na godzinę. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie chce wprowadzać większych ograniczeń prędkości ruchu. No i o kanalizacji to już mówiłem. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie za odpowiedzi. Czy ktoś chce uzupełnić jeszcze? Proszę pani radna Stanisława Pyszna. Chciałam uzupełnić państwu taką informację, mianowicie na zebraniu wiejskim nikt mnie o nic nie pytał. To, co chciałam od siebie powiedzieć, nie było to możliwe, ponieważ był niesamowity krzyk, zgiełk, głównie głośna rodzina była pani sołtys i jej koledzy. Jeśli chodzi o ten wniosek, do wniosku ta propozycja, która została zgłoszona, została ona zgłoszona na piśmie. I pan wójt od razu po przeczytaniu powiedział, że propozycja ta, czyli to zadanie, nie może być zrealizowane, ponieważ oświetlenie będzie mieściło się przy drodze powiatowej. I nie trzeba tu wielkiej filozofii ani prawników, bowiem zadania własne gminy zostały ustalone i uchwalone w ustawie samorządowej. I tam proszę zajrzeć do tej ustawy i proszę się powołać na tę ustawę. Dlaczego pan powiedział, że oświetlenie nie może być wybudowane przy drodze powiatowej? Dotychczasowe, które istnieje, zostało wybudowane przez gminę, renowacja i naprawa przeprowadzona jest przez gminę i tak dalej. Wniosek nie został poddany pod głosowanie, bo tak zdecydowała pani sołtys. Ale ja jestem ciekawa, kto dał pani sołtys kompetencje o charakterze decyzyjnym? Przecież Rada Gminy niedawno uchwalała statuty dla sołek. Czy są tam kompetencje decydujące o tym, że pani sołtys ma podejmować decyzje? To organem decyzyjnym w Sołecie jest zebranie miejskie, a nie pani sołtys. I pani sołtys miała obligatoryjny obowiązek poddać pod głosowanie ową propozycję. A że nie zostało to poddane przez panią sołtys, tym samym naruszyła ustawę o Funduszu Sołeckim. Jeśli takie zadanie nie mieści się w zakresie zadań własnych gminy, obligowany jest do odrzucenia wniosku pan wójt. I następuje potem procedura, a nie, że pani sołtys od razu o tym decyduje. Decydowała o tym pańskiej obecności tam, na zebraniu jest nie tylko po to, by pokazać się, coś od siebie powiedzieć, ale również jest tam po to, by sprawować pan musiał kontrolę nad prawem, które jest tam nieprzestrzegane.
Dziękuję bardzo. Nie chcę rzucić się o mnie. Dziękuję pani radnej. Proszę panie burmistrza. Pani Stasiu, to są subiektywne odczucia, jakie było zebranie. Było emocjonujące, ale nie było tam takich sytuacji, żeby można było nazwać w okresie tak, jak pani to określiła, ale to do tego nie będę się odnosił. Jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki, tak jak mówiłem, ja panią też pytałem, co z tym robimy, bo nie mieliśmy zgody od powiatu. Gdyby była sytuacja, że wcześniej otrzymujemy to, rozmawiamy i otrzymujemy zgodę na użytkowanie czy na budowę, no to nie ma problemu. Zresztą pani to mówiłem na zebraniu. A w tym momencie, jeżeli jesteśmy zaskoczeni takim wnioskiem, to ja sam nie byłem pewien, czy mamy go procedować, czy też nie. Dlatego zadawałem to kilka razy pani pytanie. No ale to... to już tak też zostawię z resztami. Proszę pan radny. Pani Wójcie, w związku z tym, że pan nie może odpowiedzieć na pytanie, mam prośbę, żeby zaprosić panią dyrektor na następne posiedzenie naszej sesji, żeby mogła na te pytania odpowiedzieć, które zadałem. Czy jest to możliwe? Sesję przygotowuje pan przewodniczący i pan przewodniczący zaprasza na różne na posiedzenia sesji. Także jeżeli pan przewodniczący uzna, że trzeba zaprosić, proszę bardzo. Ja myślę, panie radny, że proponowałbym, żeby pan bezpośrednio z panią dyrektor porozmawiał. Jeżeli będą jakieś problemy, to zaprosimy, nie ma problemu. Bo to myślę, że to nie będzie taki wielki problem, żeby aż tam sesja, ale trzeba będzie, nie ma nic przeciwko, zaprosimy. Czy pani Stasia coś jeszcze chciała? Panie, panie przewodniczący, złożę taki wniosek. Ja poproszę o odpowiedź na piśmie na następujące pytanie. Czy budowa oświetlenia przy, biegnącego przy drodze powiatowej, biegnącego przez Sołecko, jest zadaniem własnym gminy? Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Stasiu. Proszę pan radny. Ja jeszcze chciałem się zapytać pana Andrzeja, może pan by powiedział, ile kosztuje przejazd kilometra autobusu, bo słyszymy, że autobus kosztował 700 zł z pieczonek do żywek. 700 zł to ja 700 zł. Ja to sobie tak przeliczyłem, proszę państwa, że 700 zł to musiałby przejechać około 200 km. No tak właśnie się jedno. W około 3,20, 3,60 w zależności od tego, jaki duży jest autobus, tyle kosztuje kilometr. Ale przez to ja też się liczę, mógł stoić, tak? To też coś się dolicza. No ale to jest po prostu myśliwy wtedy albo za kilometry, albo za czas albo pracy. Tak, albo tak, albo tak. Także to jest kwota, która pozwoliłaby 700 km na przejechanie około 800 zł, na przejechanie około 200 km. Czyli to jest raza. Nie wiem, ile kilometrów zostało wykonane, bo nie jest to bo tam chodzi o to bliżej 300 zł raczej niż 700. Może ile tego Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to właśnie mieszkańcy na zebraniu sołeckim decydują, jakie kwoty są i nie zawsze one muszą być realne i przeważnie tak jest, że nie są idealnie dopasowane do realiów i dlatego później mamy te dodatkowe zebrania i zmiany i dlatego też w tym roku mieliśmy dużo problemów i dużo pracy z rozpoznaniem cenowym, dlatego że były w wielu przypadkach niedoszacowane koszty budowy danych inwestycji. Tak samo mogło być w tym przypadku, że to nie było doszacowane czy przeszacowane, ale to nie jest błąd formalny w tym momencie, bo po prostu tak mieszkańcy to wycenili. A może nie chcą skorzystać z tego autobusu, tylko wezmą sobie autobus przy takim tak wyposażony, że będzie kosztował 700 zł. No, chociaż to jest to myśmy tak. Chociaż no to właśnie jak będą oszczędności w następnym roku będzie zmiana zadań z funduszu i określą inne. Dlatego i w tym roku było wiele oszczędności, wiele zmian w funduszu i prawdopodobnie w następnym roku tak będzie. Dziękuję panie burmistrzu za wyjaśnienie. W sprawach różnych i wolnych wnioskach, czy ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć? Nie widzę. Zamykam 26. sesję Rady Gminy Gnińsko. Dziękuję wszystkim za przybycie, za udział i gościom dziękuję za